Witamy, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie w 42. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ja będę prowadził, czyli Krystian Kender, i jest ze mną Tomek Zawadzki. Witam wszystkich słuchaczy. Witamy cię, Tomku, i jest z nami oczywiście Rafał Rodomyski. Cześć wszystkim, witam. Tak, więc słuchajcie, 42. odcinek właśnie się nagrywa w poniedziałek 14 września. Jakoś teraz ostatnimi czasy nagrywamy w poniedziałek. Może to i lepiej, bo mamy świeżutką sprzedaż, więc możemy się nią od razu dzielić z pierwszej ręki. Więc we wtorek, jak będziecie tego słuchać, będziecie na bieżąco z tym tematem. Dobra, więc 42. odcinek. Słuchajcie, co w tym odcinku? No, chyba wam daliśmy znać, o czym będziemy mówić. Mówiliśmy pierwsze wrażenia z nowego metala. No i będziemy kontynuować to. Będziemy to kontynuować. Chłopaki przeszli. Wiem, że Tomek, ty przeszedłeś. A ty, Rafa, przeszedłeś już cały tytuł? Nie, ja się za bardzo wtopiłem w misje poboczne. No ale to zaraz sobie tam wszystko omówimy, też powiem, na jakim etapie. No tak, tak, tak. Tak czy siak, chłopaki mają sporo godzin przeoranych, więc na pewno wam opowiedzą o nowym... chyba i ostatnim metalu Kojimy, więc zapraszamy w temacie głównym. I standardowo wiadomości ze świata, i ze względu na to, że ja mówiłem, to oddaję głos Tomkowi. No a moja wiadomość jest wielce oczekiwana od wielu miesięcy, czyli wielkie Yumianie Out 5 dostaje dodatek, czyli weźmiecie kamerę, wyjdziecie na ulicę San Andreas i będziecie mogli kręcić własne filmiki. W końcu ten dodatek z PC-tów, który był poprzednio, będzie dostępny na konsolach dosłownie jutro. W sumie jak będziecie to słuchać, to już możecie pobrać aktualizację. I oprócz tej aktualizacji będzie też dodana, no według mnie, najbardziej genialna sprawa, jaką wymyślili do GTA 5. Mianowicie nie będzie trzeba czekać już, raczej dodają nowy tryb, tak? Ten tryb się nazywa Free Mode Events. I w ramach tego dodatku nie będziecie musieli czekać w lobby, nie będziecie musieli czekać, aż ktoś założy grę, aż ktoś się dołączy, i to naprawdę kupę czasu zabierało, tylko teraz te wszystkie akcje będą się działy dynamicznie na mapie, kiedy wyjedziecie, i po prostu będziecie mogli skręcić w lewo, prawo, dołączyć do danej akcji, albo po prostu z daleka obserwować to wszystko, co się dzieje na mapie. Jestem ciekaw, jak to będzie działać, bo wiadomo, wszystko na papierku brzmi genialnie, a jak już jest to w ruchu, no to nie za bardzo to przeważnie ta historia nauczyła, że wychodzi, ale mam nadzieję, no Rockstar to już umie. I czekam na ten dodatek, no mam nadzieję, że jutro sobie troszeczkę też w niego pogram. I co jeszcze można powiedzieć, to można powiedzieć, że w końcu zrezygnowali z poprzedniej generacji, tak, już nie będzie wsparcia dla trybu online na PlayStation 3 i Xbox 360. Jak dla mnie to jest super decyzja, bo już trzeba powolutku te konsole żegnać, tak. Mhm. Tak, o tym właśnie dzisiaj też przeczytałem, że Rockstar rezygnuje z GTA Online na PS3 i nie będzie go w żaden sposób już ulepszał. Fajnie, znaczy dla graczy z PS3 pewnie nie fajnie, ale z drugiej strony bardzo fajnie, że cały czas Rockstar robi i siedzi w tym GTA i cały czas coś wprowadza. No bo to jest bardzo fajna i istotna informacja. Jeszcze jak mi mówisz, że z takich faili, to dzisiaj, nie wiem, czy czytaliście o Need for Speedzie, że nowy Need for Speed w tym roku, czyli dokładnie w listopadzie, wyjdzie na PS4 i Xbox One, a dopiero gdzieś w połowie przyszłego roku wyjdzie dopiero na PC-tach. Na PC-ty. I teraz opcja polegała na jakimś tam klatki, że chyba chcą zwiększyć te klatki do 60 na PC-tach i że niby przeciągnie im się to jeszcze dodatkowe pół roku albo nawet 9 miesięcy. No ogólnie jakiś bullshit, ja nie wiem, o czym oni ogólnie mówią, ale tak czy siak być może nie chcą powtórzyć sytuacji, jaka miała miejsce z Batmanem, i nie chcą wydawać produkt, który może być w jakiś sposób spieprzony, więc pecetowcy jak zwykle będą grali po konsolowcach dokładnie koło pół roku, więc sorry. Ale to tylko o Need for Speedzie. I słuchajcie, jeszcze chciałem szybko o Pro powiedzieć. Pro Evolution Soccer 2016. Wiem, że jednych może interesować Metal, a drugich na przykład Pro. Ja jestem akurat w tym drugim obozie, więc słuchajcie, piłeczki wyszły. I Pro Evolution wydaje się, że w tym roku będzie lepsze niż FIFA, o dziwo. Tak dobrego Pro dawno nie było
i mam nadzieję, że Pro będzie na pierwszym miejscu ze względu na to, że FIFA kompletnie nic nie robi w kierunku poprawy gameplayu. Oczywiście są te kobiety, grałem, było właśnie, jest dostępne od bodajże wtorku demo z FIFA. Grałem w te demo FIFA i powiem wam, że bez szału, poza trybem draftu, który wydaje się interesujący, poza kobietami, którymi chyba i tak nie będę grał, i poza jakimiś tam lekkimi zmianami faktycznie w obronie, może te strzały trochę wyglądają inaczej i dodali spray i polski komentarz, ale to są cały czas bardzo kosmetyczne zmiany, niewiele wpływające na rozgrywkę, jest bardzo mało zmian w FIFA i Pro wprowadził w zeszłym sezonie, w 2015, ten sam engine, Fox Engine, który mamy w Metalu 5. Dzięki temu ten gameplay zyskał na wartości, lepsze animacje, lepsza fizyka, wszystko. W ogóle bardzo ładna jest grafika w Pro. I w tym roku to rozszerzyli do granic możliwości. Słuchajcie, no po tych recenzjach, co czytam, że to jest najlepsze Pro od czasów PS2, to robi na wyobraźnię, a myślę, że każdy fan piłki nożnej na pewno grał kiedykolwiek w Pro i na pewno najlepiej wspomina te Pro z PS2, więc no każdy fan piłki nożnej, ja też się do niego doliczam, musi to spróbować. Ja mam już preordera FIFA, już dawno zrobiłem, ale wierzcie mi, że na 100% spróbuję Pro. W ogóle bardzo przyjemnie mi się w to grało. Wy chłopaki pewnie w piłki nie gracie, więc chyba nie możecie nic na ten temat powiedzieć. Jak to nie gramy? Gramy oczywiście, jak kolega przyjdzie na kanapę, dwa pady łapiemy i gramy. No co ty teraz? Grałeś tam w demo FIFA? W demo FIFA tej najnowszej nie grałem, bo mnie całkowicie nie interesuje. Tak jak mówisz, że tam w sumie nic nowego nie wprowadzili. Nic, kompletnie nic. A te babeczki, no to ja wolę sobie pograć w Dead or Alive, tam jest więcej babeczek. No albo i poglądać nawet sobie Quiet. O. I cycki się ruszają, no akurat w FIFA nie. FIFA nie, w ogóle w FIFA, no powiem ci, że jak tymi babkami się gra, bo normalnie w demie możesz sobie zagrać tymi kobietami, to powiem ci, że ta fizyka, znaczy ich animacja jakoś znacznie nie odbiega od animacji mężczyzn, poza tym, że krzyczą na boisku, no i to są kobiece głosy, tak, ale to wszystko jest średnie, to jest kurde, czyli no, co, czyli możesz powiedzieć, że nasowem wzięli skórki, tak, że tak, podmiana tak, skórek. Mniej, znaczy, być może parę animacji tam jest. Ja zagrałem tylko jeden mecz, chciałem zobaczyć, jak to jest. Powiem ci, że grało mi się dosyć dziwnie tymi kobietami, ale na pewno nie będę w nimi grał, bo ja nikogo tam nie znam, no sorry. Nie znam żadnej kobiety, która gra w piłkę, nie znam. No, w sensie jako gwiazdy, więc mnie to kompletnie nie obchodzi. No fajnie, że dodali taki tryb, może jedna osoba na 1000 będzie w to grała. No, ja kompletnie nie, więc po prostu mnie to wali, ale widzę naprawdę, że Pro będzie świetne. Ogram, słuchajcie, na tym podcaście ogram oba tytuły i wam kiedyś to zestawię, jak będę miał na to czas, bo na razie NHL, ale zestawię wam Pro z FIFA na 100%, coś takiego zrobię, bo chcę i wam powiem, co jest warte. Przypominam, że gram w FIFA od 6 lat, więc cały czas siedzę przy FIFA, ale coś mi się wydaje, że w tym roku będzie Pro, ale nie, jeszcze do końca nie wiem, jak zagram w jeden i drugi tytuł, to wam powiem. Dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o wiadomości ze świata, nie ma co zbyt dużo, może się nie działo ostatnimi czasy, chłopaki są grają cały czas w Metala, ja też w sumie trochę nie miałem czasu śledzić, co się dzieje, ale to są takie najistotniejsze rzeczy, które chcielibyśmy wam powiedzieć. Jedziemy do sprzedaży, bo sprzedaż w sumie jest oczywista. Słuchajcie, sprzedaż w UK z zeszłego tygodnia, mamy pierwsze miejsce, oczywiście nowy Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Drugie miejsce Super Mario Maker. Trzecie Mad Max. Czwarte Disney Infinity 3.0. To było czwarte. Piąte Until Dawn. Szóste Gears of War Ultimate Edition. Siódme GTA 5. Ósme Lego Jurassic World. Dziewiąte i dziesiąte to są Minecrafty. Kolejno na Xboxie i na PlayStation. Słuchajcie, Metal. Metal pierwsze miejsce. Z tego co wiem i z tego co mi chłopaki powiedzie, to chyba zasłużenie. No zasłużenie, ale powiedz mi Krystian, ale to jest drugi chyba tydzień już u niego na liście, no bo premiera była pierwszego, pierwszy wypadał we wtorek, więc powinien się załapać na ten pierwszy tydzień września. Nie? Tak, to jest, tak. Wszystko się zgadza, Rafale, to jest drugi tydzień, tak. No ciekawe, tak, jak się więc utrzyma.
Bez rozbicia na platformie zrobili akurat, nie? Nie ma w tej... Nie. Tutaj po prostu liczą się wszystkie pudełkowe wersje, nawet te zajebiste ze Steamem na peceta. Nie wiem, czy ktoś to kupuje, ale tak, to są wszystkie pudełkowe wersje. Słuchajcie, mamy na drugim miejscu Super Mario Maker, to może być ciekawe. Słyszałeś, Tomku, o tym, bo ty jesteś w temacie Nintendo trochę? Tak, no fajne to jest, ale no to jest taka popierdółka tak naprawdę, która przyciągnie na dłużej fanów, którzy będą dłubać te poziomy i przechodzić na czas, na punkty, na wyzwanie. No sami wiecie, jak to wygląda w Little Big Planet, tak? Mhm. Taki Kowalski to zasiądzie, pogra i nawet nie wie, że istnieje takie coś jak poziomy robione przez innych ludzi, tak? A większość ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi w Little Big Planet, kupują tą grę po to, żeby robić poziomy i grać w inne poziomy, więc to będzie analogiczna sytuacja. Jak dla mnie. Mi się najbardziej podobało właśnie w Little Big Planet ilość poziomów do grania, bo mi się osobiście nie chciało siedzieć nigdy i tam ilość godzin poświęcać, żeby jakiś poziom wydłubać, ale podobno w Mario Makerze też jest coś takiego, że sporo poziomów jest takich typowo pokazowych, że tak naprawdę jakaś tam platforma cię, powiedzmy, wiesz, cały czas sobie jedzie przez świat, nie? I tam nic powiedzmy nie musisz robić, skakać, a tam jest, wiesz, przedstawiana jakaś historyjka czy coś w tym stylu, więc myślę, że... I pewnie, wiesz, za jakiś miesiąc będziesz czytał w internecie, że jakiś tam chłopaczek zrobi w Super Mario Maker komputer, na którym był odtwarzany Minecraft, w którego grał akurat Little Big Planet. To takie rzeczy zaczną to polecieć. No oczywiście, no. Mi się akurat z Little Big Planet najbardziej podobały levele Metal Geara 1 odzerowane, bo były takie i to były po prostu fantastyczne rzeczy. No bo też miałem z tym dodatkiem. Mhm. Tak czy siak powiem wam, że Super Mario Maker wydaje się świetny. Fajnie na przykład, gdyby była jeszcze taka możliwość, że wyjdzie sobie taka gra na 3DS-a i ja mogę sobie pobierać te plansze i sobie grać na 3DS-ie w nie. To by było świetne. I właśnie bardziej widzę ten tytuł na przenośną konsolę niż na stacjonarną. Może na stacjonarny po prostu robisz te poziomy, ale jednak na małej grać. I to by było rewelacyjne. Jeszcze z takich, słuchajcie, jeszcze wracając do naszej listy, Mad Max na trzecim miejscu, fajnie. Tomku, naprawdę chcesz pograć w tego Mad Maxa? Chcę, bo chwilę pograłem sobie w pracy, miałem taką możliwość i kurczę, no widać, że to jest średnia gra, to nie jest żaden średniak. Super hit. Tak, ale to nie jest super hit, to nie jest zła gra, to jest po prostu taki średni, dobry tytuł, ale na pewno klimatem wkręci, to już widać, bo no jest taka filmowa ta gra, kurczę, naprawdę są szczegóły, które trzeba dostrzec, ale interesuje mnie ta gra i na pewno ją z czasem ogram, nie wiem czy szybko, czy za jakiś szybszy czas, czy dłuższy, ale no muszę tą grę spróbować. Mnie zastanawiają opinie w sieci, bo no jeżeli chodzi o jakieś oceny, recenzje, no to jest słabizna, tak? Gdzieś tam koło 5 na 10. Znaczy średniak. No średniak, 5, średniak. 6 na 10 to jest tam max, to wyciąga tam ktoś. Tak. Widziałem tak. Jakieś tam siódemki miał wyciągnięte, ale to raczej była rzadkość. A z drugiej strony no. Bezpośrednio od graczy, jak ktoś przespał Metal Geara i kupił Mad Maxa, nie wiem czemu, no to akurat chwali sobie. Są tacy ludzie? Nie, no są autentycznie. Z paroma osobami gdzieś tam widziałem coś, czy pisały na ten temat i tak dalej i dobrze im się grało w Mad Maxa, no to... Ale to mi się nawet wydaje, że to trzeba w takiej kolejności ogrywać, bo powiem wam, że po MGS-ie 5, jak zobaczyłem ten otwarty świat, a no to jest przybliżone do siebie, bo i tu mamy pustynię, to kurczę, no na niekorzyść Mad Maxa, no ale po chwili oko się przyzwyczaja i nadal ta gra bardzo, bardzo fajnie, tak no, specyficznie wygląda, kurczę, no trzeba dłużej posiedzieć z tym, żeby się wypowiedzieć jakoś tak konkretnie. To tylko świadczy o jakości Metal Geara i o tym, że Mad Max jest średni. Bo mieliśmy analogiczną sytuację z Watch Dogsami z GTA. Jeżeli nie grałeś w jedną i w drugą i zagrasz w GTA, to w Watch Dogsach w ogóle nie masz czego szukać. Jeżeli zagrałeś w Watch Dogsy, to w GTA, to będziesz się dobrze po prostu z nimi bawił. I tutaj to samo. Znaczy Mad Max się może metala. Uratować tymi samochodami, no bo to jednak jest motyw przewodny. No tak, tak? Ale tam... ta rozgrywka jest inna tak, zupełnie. Tak, jest. To akurat jest pewien tryb w tej grze i dosyć spory etap tej gry, że akurat te samochody robią różnicę, nie? Tak, słuchajcie, jeszcze Tomek zastanawiał się, czemu Minecraft na Xboxie jest oczko wyżej niż Mad Max na PlayStation.
I to zawsze, na każdym zestawieniu. No słuchajcie, a to nieraz jak czytałeś, no to było o 2 oczka albo 3 oczka wyżej pomiędzy Playką 4 a Xboxem. No. To jest wiesz co? Nielogiczne. Mnie zastanawia tylko jedna rzecz. Bo miałoby to jakieś uzasadnienie, gdyby na przykład nie wyszedł Minecraft, bo jeżeli to jest Xbox Edition, to jest na Xboxa One i Xboxa 360, czy tylko Xboxa One? I to jest pytanie. Ale na PlayStation 4 tak samo, masz PlayStation 4 i PlayStation 3, więc to no właśnie, no to nie, to akurat nie mam pojęcia, czemu na Xboxie jest wyżej niż na PlayStation. Powiem ci, że w Anglii wydaje mi się, że więcej jest Xboxów 360 niż Playek trójek, ale nie wiem, czy to ma zestawienie do wszystkich tytułów na wszystko, czy... Ale nie, no to chyba tak, bo to by było głupie wtedy. To może dlatego to jest oczko wyżej niż Minecraft na PlayStation. Ale tak nie się wiem, może ktoś jest tam, mądrzejszy od nas i powie nam, czemu właśnie Xbox, wersja Minecrafta na Xboxa jest wyżej w sprzedaży niż ta wersja na PlayStation 4, bo ja nie mam pomysłu. Dobra, ale więc słuchajcie, zanim zakończymy sprzedaż, ja jeszcze chcę się was spytać jedną rzecz. 15, czyli dokładnie jutro we wtorek, czyli we wtorek, kiedy wy to słyszycie, wychodzi NHL 15, który nie będzie wysoko na tej liście, NHL 16, który nie będzie wysoko, wychodzi Pro 2016, który będzie wysoko i wychodzi Destiny, The Taken King, czy jakoś tak to się nazywa, czyli wszystko, całe Destiny ze wszystkimi dodatkami. I teraz z limitką konsolą też specjalną. Tak. Żeby było śmiesznie, nie wiem, czy nagramy za tydzień, czy za dwa, ale jeżeli zagramy za dwa tygodnie, to za tydzień już pojawia się FIFA 16. To teraz, jeżeli nagramy za dwa tygodnie, które miejsce będzie miał meta? Po wyjściu wszystkich tych trzech gier, czterech, ale NHL to Europa się na to nie rzuca, więc czy ja na pewno wiem, że po tych trzech premierach FIFA wyjdzie na pierwsze miejsce. No to też mi się wydaje. A pro i Destiny? Na Destiny w zeszłym roku był taki hype, przecież to non-stop się utrzymywało na szczycie, więc jestem do was ciekaw i zadaję wam pytanie, będzie w ogóle meta... Co? Ale jaki sens jest kupować drugi raz to samo? Myślisz, że to aż tak się rzucą jak za pierwszym razem? Wiesz, to nie jest, czy, to nie jest właśnie, że się rzucą tak ja jak na GTA 5. Ja już hype nie mam kompletnie. No tak, właśnie tak. Chciałem powiedzieć, że my Destiny już mamy w sklepie na półkach od dzisiaj, no. od rana i właśnie dobrze Rafał mówisz, bo przyszło około 20 kopii, więc oni chyba sami też wiedzą, że dużo ludzi ma podstawkę i tylko dokupią dodatek albo cyfrową wersję ściągną, niż pójdą do sklepu. A dla porównania ile Metal Gearów przyszło? Tak z ciekawości, bo no z więcej, skali o wiele nie znam, więcej. Wiesz, bo 20 sztuk to... To jest malutko. No, Metal Gearów dostaliśmy około 60 do 100, tak? No to jest jakaś Powiedz mi, Tomek, na przykład w zeszłym roku, jak Destiny wychodziło, to pamiętasz? Nie pamiętam, ale wiem, że pakowałem w te zabezpieczenia i obklejałem tak, że już mi ręka bolała, więc na pewno dużo tego było. Aha. Ale było na pewno więcej niż w tym roku? Było o wiele więcej. Okay, więc... Dlatego właśnie tak jak mówicie, że pewnie, no na pewno skoczy to w statystykach do góry, ale kurczę, które miejsce, no nie wiem. Metal Gear, powiem ci szczerze, że pomimo... Metal Gear musi mieć trzecie, czwarte miejsce na 100%. Nie będzie, nie będzie, za dwa tygodnie nie będzie na podium, na 100%. Nie będzie w trójce. Ja na podium myślę, że może nie być. Za tydzień jeszcze ale będzie, wiesz, za dwa już nie. No. Ja uważam, że to jest gra, która po prostu w takiej ilości poszła w preorderach i na premierę. No, nie czekało się na nią, po prostu nikt na nią nie czeka, aż ona, wiesz, stanieje coś i tak dalej, to trzeba przejść od razu, wiesz, nie można się narazić na to, żeby jakieś spoilery, wiesz, za dwa tygodnie cię zaatakowały w internecie, musisz to mieć od razu, jeżeli chcesz, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj po prostu sprzedaż była duża po miesiącu, tak jak, wiesz, GTA 5 się może utrzymywać długo, bo tam co innego jest, powiedzmy, istotne. No Metal Gear wydaje mi się, że po prostu wszystko, co się sprzeda, to przez miesiąc, a potem to już, wiesz, będą tylko osoby, które dokupią konsolę, to będą sobie, wiesz, tam dokupowały grę. Mhm. No tak.
Dobra, słuchajcie, zamykamy naszą listę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało za dwa tygodnie. Tak czy siak, myślę, że w tym tygodniu nie ma się czym dziwić. No może poza tym Xboxem, że jest wyżej Minecraft niż na PlayStation, no ale no niech sobie tak będzie w sumie. Nie interesuje mnie akurat ten tytuł kompletnie. Dobra, słuchajcie, ja mówiłem długo, na początku mówiłem długo, a teraz nie będę kompletnie nic mówił, bo ja kompletnie nie grałem w tą grę. Słuchajcie, temat naszego odcinka Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Słuchajcie, chłopaki, wiem, że wam się podobał, więc oddaję wam głos i no, powiedzcie, czy warto to kupić. Właśnie, czy Rafale, poleciłbyś kupić komuś, kto nie ma konsoli, tak jak ty konsolę z tą grą? Zdecydowanie. Wiesz, konsola moim zdaniem jest przepiękna. Myślę, że sporo osób mogło widzieć tam na naszym kanale jakiś tam krótki unboxing, który nakręciłem. Fajna jest, naprawdę mi ten kolor się bardzo podoba i jedna z chyba z ładniejszych edycji, które wyszły, bo jakoś nie wszystkie do mnie przemawiały z tych poprzednich, wręcz niektóre uważam, że były szpetne, a ta jest fajna, nie jest jakimś tam, wiesz, obarczona wielką grafiką i tak dalej, po prostu, wiesz, zmieniona kolorystyka i mi to pasuje. Już pomijam kwestię samego wyglądu, samego PS4, które nie do końca do mnie przemawia jako taka figura geometryczna, no ale to już tam nie jest, powiedzmy, najważniejsze. Sama konsola w tej edycji uważam, że jest super i pad jest też bardzo fajny z tym logiem. Ale może nie tyle o samej tam, wiesz, edycji konsoli. Zacząć bym chciał od tego, słuchajcie, że bardzo jestem pozytywnie i mile, może nie tyle zaskoczony, bo w zasadzie liczyłem na to, spodziewałem się tego, ale cieszę się, że takie są opinie, że wszystkie wersje gry są warte tych pieniędzy. Nie było problemów, z tego co wiem, z wersją na PC-ta, żadnych tam, wiesz, a la Batmany i tak dalej. Wersja na PS3 i Xboxa 360 też daje radę i znam osoby, które ogrywają tą wersję i po prostu żadnego złego słowa, tylko och i ach, że to jest po prostu no idealna gra na zakończenie generacji. No, jak już to wygląda na PS4, to po prostu brak słów, no jest, wiesz, petarda, tak? Miałem może tam, nie wiem, kilka, jeżeli chodzi o samą grafikę, tak? Bo to jest w sumie taki temat, od którego można fajnie zacząć. Jeden raz się poczułem dosłownie zniesmaczony, była jakaś tam scena upadku jakiegoś tam samolotu do morza. Jakiś myśliwiec spadł do morza, czy tam do oceanu w zasadzie, i to wyglądało słabo, bo no to biednie wyglądało. To wyglądało strasznie, ja wiem, biednie, on się rozbił jakiś tam, niby jakaś tam piana na zasadzie jakiejś, kurczę, nie wiem, mgiełki czy coś to takiego. To tak jakby Krystian tobie zobrazować, to tak, wiesz, czasy PlayStation 2 i tak, Ace Combat, dokładnie, tam, to wiesz, samolocik na trawę i puś. Wiesz, płaskie morze i tak dalej, to była tragedia i wiesz, tam nic nie było dookoła, to nie, że to jakoś przy zboczu górskim, które tam zjadło połowę mocy obliczeniowej, wiesz, tam nic więcej nie było poza tym samolotem i morzem, to wtedy poczułem jakiś tam niesmak, ale to był koniec, tak, to więcej się to nie zdarzyło. Jeżeli chodzi o jakieś dorysowanie terenu czy coś w tym stylu, to naprawdę rzadko zauważasz je tak, żeby cię jakoś tam, wiesz, raziło w oczy, no, a te tereny są naprawdę tam ogromne. Bardzo jest fajnie. No, a pomyślcie sobie, że gdyby tej gry nie robili jednak na PlayStation 3, na Xboxa starego i skupili się głównie na next genach, no to jak dla mnie to byłby po prostu graficzny killer tej generacji, tak? Bo faktem w niektórych miejscach, jak już się dłużej z grą spędzi czasu, no to widać tak troszeczkę te zubożenie, tak? Te obiekty te, no mogłyby być trochę bardziej bogatsze w detale. Ale i tak, no, to ta gra trzyma stałe 60 klatek i to wygląda przepięknie w Full HD, no praktycznie tak jak powiedziałeś, tam nie ma ani jednego, to jest zerowy pop-up, tak, no trzeba się skupić, żeby rzeczywiście coś dostrzec. I fajnie są, nie wiem czy zwracałeś na to, Rafał, uwagę, bo fajnie są zakamuflowane wszelkiego rodzaju loadingi, tak, wgrywanie etapów, poziomów. Tak, on tam zawsze paręnaście sekund się tam w helikopterze, to... wiesz, coś pokręci, otworzy drzwi, doleci na miejsce, wiesz, przez ten czas się będzie
będzie ten loading, no będzie ładnie zasłonięty, chociaż te scenki też po jakimś czasie zaczynasz, powiedzmy, mieć wrażenie, że mogły być przewijane i dopiero chwila refleksji, że to jest tak naprawdę loading, a nie scenka wymuszona. No ale nie razi cię to tak jak na przykład, wiesz, no w Wiedźminie pasek postępu, kiedy widzisz, jak to na milimetry się posuwa do przodu, nie? Więc w każdej grze takie zabiegi, takie sztuczki są mile widziane. Nie, no jak najbardziej. Tak, ja zauważyłem... Takie mass effectowe windy. Jeżeli mówisz o loadingach, to mi się zdarzyło, a gram w wersję z płyty, czyli nie jest to jakaś tam cyfrowa edycja, która jest cała na dysku. Nie wiem, czy to wina tego, że z płyty. Jeżeli na przykład zechciałem od razu po odpaleniu gry wejść sobie w jakieś tam opcje głębszej, powiedzmy, głębszego zarządzania bazą, to trochę mi się te monitory, ekrany długo wczytywały. Takie miałem wrażenie miejscami. A już ci powiem, czemu to jest spowodowane. Bo pewnie miałeś podłączoną konsolę pod internet i miałeś opcję online. Włączone. Cały czas jest. No. Bo jak wyłączysz tą opcję, to wszystko się wgrywa szybciej. To jest połączone cały czas z internetem. I właśnie ja to w ogóle miałem największy problem, bo praktycznie dzień przed premierą i na premierę to serwery zaczęły się tak szanić, że no praktycznie musiałem wyłączyć dostęp do internetu w menu, żeby po prostu, tak jak mówisz, te menu zaczęły mi szybciej działać, tak? I też parę razy się no wkurzyłem, bo desant, robiłem desant na bazę jakiegoś innego gracza, no i szło mi naprawdę kapitalnie, tam chyba mu pół tego całego zaopatrzenia, co on tam miał, tymi balonami wysłałem i nagle, kurczę, gra się rozłączyła i to uznali to w ten sposób, że ja wyszedłem z gry i mi punkty karne doznali. No tak, no jakieś zabezpieczenia muszą mieć. Ja jeszcze tych desantów nie robiłem swoją drogą, to może powiem, na jakim etapie gry jestem, żeby to też nie było, że już tam całą grę przeszedłem i się teraz wymądrzam. Nie, poświęciłem jakieś 25 godzin. To w sumie nie jest mało, bo przy GTA 3 to już byłby koniec praktycznie fabularny, bo na całość GTA poświęciłem 35 godzin. Po 25 godzinach mam zaliczone raptem 13 czy 14 misji z głównej fabuły. No i chyba, nie wiem, ze 30 misji pobocznych. Nie jestem w stanie po prostu się zmusić, żeby lecieć te misje fabularne, ponieważ te misje poboczne są na tyle fajne i na tyle dobre. Są stosunkowo zróżnicowane, a kurde, no to, że można praktycznie każdą misję... Ja się bawię tą grą. Ja nie mam czegoś takiego, że muszę, wiesz, do każdej misji podejść jako na 100% stealth i skradanka i żeby mnie nie wykryli i tak dalej i 5 razy ją powtarzać, tylko po prostu, wiesz, raz mi się zdarza, że wbiegnę do bazy, wiesz, dwóch gości zdejmę jakimś tam strzałem w głowę i zrobię, co mam do zrobienia. Innym razem, wiesz, pobawię się w jakąś tam bijatykę ręczną i też w ten sposób ich tam jakoś pokoszę. Kolejny raz pójdzie, wiesz, jakaś kolejna misja, to będzie skradanka, tak? W ten czy w inny sposób. I dobrze się bawię w ten sposób, że po prostu idę na misję i dopiero w trakcie się zastanawiam, jak ją będę robił, na co mam ochotę w tym momencie i tak naprawdę gra mi w żaden sposób tego nie narzuca. Jak chcę, to mogę kosić ich śmiało ze snajperki, mogę do nich strzelać, mogę się zabijać, nie ma problemu, wiesz, nikt mi tego nie zabrania. No to jest dobry punkt, bo właśnie tak jak powiedziałeś, że gra nie kara nas w żaden sposób, że jak w momencie, kiedy zdecydujemy się na jakieś siłowe rozwiązania, tak jak to miało w poprzednich częściach miejsce, gdzie mieliśmy tak naprawdę wolność, raczej do celu była tak naprawdę w poprzednich MGS-ach tylko jedna możliwa cicha ścieżka i jak szliśmy inaczej, no to już gra sprawiała nam problemy i najlepsze rozwiązanie było po prostu restart jakiegoś checkpointa czy od nowa zrobienie tej misji. A tutaj moja gra wyglądała tak, planowanie, czyli lornetka, oznaczanie wszystkich ludzi. W międzyczasie wymyślałem sobie jakiś ogólny plan, gdzie wejdę, co zrobię. Egzekwowałem ten plan i w tym momencie gówno wpadało w wiatrak i w tym momencie ta gra się stawiała najpiękniejsza, bo po prostu zacząłem improwizować i improwizacja w tej grze
tam jest swoboda, jest taka swoboda, że po prostu aż czapki z głów spadają. No po prostu w żadnej grze nie czułem się tak wspaniale grając postacią i improwizując, jak uratować swoją dupę, żeby w całości wyjść z bazy albo żeby wykonać zadanie. No po prostu zaczynacie się sami czuć jak ten główny bohater, to co on by robił właśnie w tym danym momencie, tak no. Przepiękna sprawa z tą swobodą, jeżeli chodzi o wykonywanie misji, nie? Ja mogę tutaj rzucić kilka przykładów. Jedną misję, jaką tam pamiętam bodajże z wczoraj, to było jakieś tam uratowanie więźnia i w sumie misje poboczne bardzo często polegają na tym właśnie, żeby albo jakiegoś więźnia uratować, albo pojmać jakiegoś żołnierza, który jest tam dobrze wyszkolony, bo on ci powiedzmy pomoże coś tam wynaleźć w bazie, prawda, czy odblokować tym samym jakąś tam kolejną broń, kolejną rzecz, tak? No i te misje niejako też pozwalają odblokowywać te wszystkie dodatkowe bronie, które też wpływają potem na rozgrywkę, no bo nie wiem, powiedzmy psiaka tego D-Doga od razu odblokowałeś, tak jak szło tam z rozgrywką przy tam 6-7 misji? To jest w ogóle też niesamowite, bo nie miałem pojęcia właśnie, gdzie tego psa zdobyć. Myślałem, że w ogóle jakoś jego podczas misji fabularnej znajduje gdzieś, wypuszcza, bierze ze sobą, a powiem tak, wracałem z udanej misji, nie wiem już, która to była, ale to było naprawdę wcześnie w grze, mogę powiedzieć, nie wiem, no trzecia, może czwarta. I w pewnym momencie jechałem na koniu i nagle usłyszałem pisk i ocelot do mnie dzwoni, że o kurde, to jest twardy kawał skurczy byka, nie? Dużo przeszedł. Ja mówię, o czym on gada? I nagle patrzę pod moimi nogami właśnie ten pies, nie? Wziąłem go, zbalonowałem do bazy i wtedy go właśnie dostałem. A to posłuchaj, to ja miałem zupełnie inaczej. I wyobraź sobie, że ja miałem zupełnie inaczej. Akurat tą kwestię przeczytałem sobie jeszcze zanim zacząłem grać. Był jakiś poradnik, jak odblokować tego psa. No i przeczytałem ten poradnik, no ale zanim zacząłem siąść do gry, to mi to nic nie powiedziało, bo tam poradnik brzmiał mniej więcej, że jak będziesz miał już zaliczoną pierwszą, drugą, trzecią, to zrób jeszcze dwie poboczne, a potem jeszcze zrób czwartą, czy tam piątą i szóstą, nie? Coś w tym stylu i wtedy gdzieś tam spotkasz tego psa. W ogóle się tym nie przejmowałem i wiesz, olałem temat na początku, zresztą jakoś ten pies mnie nie obchodził za szczególnie. No i gdzieś tam pojechałem na jedną, na drugą, na trzecią. I w momencie, kiedy mnie helikopter wyrzucił gdzieś na czwartą, to gdzieś mi się ten pies przyplątał i po prostu szczeknął i też właśnie dostałem telefon, że ty zobacz jaki fajny, może go tam, nie wiem, uratuj, nie? Wiesz, nie no było i podobno z tym jest. I wiesz, fajnie, że już są jakieś tam różne ścieżki. On tam potem sobie, wiesz, pobiegał trochę po bazie, wreszcie go wyszkolili i jak zacząłem go brać na misję, a też nie sięgnąłem po niego od razu, no bo najpierw mi był potrzebny koń, bo akurat pies był wyszkolony przy misji, w której musiałem tam kilka czołgów zniszczyć i tak nieszczęśliwie go wybrałem na misję wtedy psa, a potem musiałem czekać jeszcze minutę, aż mi dostarczą konia, żeby móc za tymi czołgami pobiegać. No i potem jakaś była kolejna misja, jedna, druga, trzecia, gdzie ten pies mi był niepotrzebny. W końcu jak go wziąłem, zacząłem z nim gdzieś tam iść i nagle się okazało, że on mi, wiesz, wykrywa wszystkich wrogów i jeszcze wykrywa więźniów i w ogóle, wiesz, wreszcie mam mapę normalną, nie? Co wcześniej wymagało lornetki i dosyć porządnego martwienia się, nie? Potem... No tak, no pies tutaj ci robi właśnie za te, na przykład z Metal Gear Solid 3 miałeś aktywny radar, który zeżerał ci baterię, ale wykrywał każdą żyjącą postać właśnie w obrębie iluś tam metrów. To i tutaj tą rolę pełni właśnie pies. A na przykład, no i dobra, ten pies, wiesz, na początku korzystałem z niego tylko jako z radaru, tak? A potem stwierdziłem, no dobra, są tam jakieś komendy, może bym się pobawił z tymi komendami, nie? No i była taka jakaś tam baza stało, wiesz sobie, w takim oświetlonym terenie, wiesz, trzech żołnierzy. Mówię, no dobra, nie bardzo jest jak do nich podejść, żeby mnie nie zobaczyli, tak, żeby, wiesz, nie zaczęli z daleka już do mnie strzelać, no to już na pewnym poziomie, powiedzmy, mogą cię szybko zdjąć, zwłaszcza jak się trzech od razu obejrzy. Puściłem do nich psa, żeby go zajęli. On tam skoczył, zaczął tam coś ich gryźć i tak dalej. Wszyscy się zaczęli, wiesz, odwrócili na tego psa i zaczęli jakoś, nie wiem, tam strzelać do niego, coś go tam unikać i tak dalej. No, podszedłem do nich bez problemu od tyłu. Jednego udusiłem, dwóch zastrzeliłem i wiesz,
Kurde, no zastosowania są super, od razu wiesz, zmienia podejście do wykorzystania misji, a wiesz, a biorąc pod uwagę, że zamiast psa możesz sobie wziąć konia i wjechać sobie na ten posterunek na pełnej piździe, taranując wiesz, tymi kopytami dwóch gości, albo jeszcze sobie, już nie będę mówił co, ale wykorzystać jeszcze coś innego, co tam jest dostępne w późniejszych etapach, no to naprawdę sporo możliwości się tworzy przez same no powiedzmy wyposażenie, które masz tam dostępne, nie? Już nie mówiąc nawet o jakiejś taktyce, tak? Bo tej też jest od groma. No tu jest praktycznie swoboda. No swoboda, no tak, swoboda w tej grze jest porównywalna, no według mnie, na poziomie Skyrima czy Fallouta, no bo tam też wykonujemy jak chcemy, gdzie chcemy, czym chcemy. No w GTA mamy tą taką przysłowiową swobodę, bo jednak misję musimy wykonać zgodnie z tym, co oni sobie tam, powiedzmy, według scenariusza wymyślili. Jedyny dobór to mamy, jaki samochód sobie ukradniemy, albo jaką bronią zastrzelimy, no tak? A w Metal Gear Solid mamy praktycznie, no, sam fakt, że do każdej misji możemy przygotować swój odgórny, powiedzmy, loadout, tak? Czy wybrać sobie każdą poszczególną broń, poszczególny kamuflaż, poszczególnego właśnie tak zwanego tego buddy w grze, czyli psa, konia, i to ilość kombinacji tych różnych rzeczy, czy idziemy na misję skradankowo, czy idziemy z założeniem, żeby od razu tam zrobić po prostu bazę, zrównać z ziemią, daje tyle kombinacji, że po prostu tu się w głowie nie mieści. Ja, powiedzmy, spędziłem około 52 godziny, żeby tą grę ukończyć i zobaczyć tylko pierwsze zakończenie, bo jeszcze możemy spoilować, bo to już każdy chyba wie, jest drugie prawdziwe zakończenie. To akurat obejrzałem sobie na YouTubie, bo po prostu już mi nie starczyło czasu na ogranie, za dużo tego, i daje to tyle kombinacji, że po prostu, no, ja wiem już teraz, czytając rozmowy na powiedzmy na Facebooku, na internecie, że są patenty, których ja nawet nie pomyślałem, że można użyć, i ile ludzi, tyle jest stylów grania, tak? No, to jest po prostu przepotężne. A powiedz mi, a ile tych pobocznych misji zrobiłeś, jeżeli, no bo tak, no 50 godzin na rozgrywkę, no to chyba raczej głównymi misjami się bardziej zajmowałeś. Jeżeli chodzi o główne misje, no to zakończyłem na 38 albo 39. A jeżeli chodzi o poboczne, to miałem odkryte, już teraz nie pamiętam dokładnie, no jest ich około 156 czy 155. Tak. Wszystkie najważniejsze fabularne zrobiłem, wszystkie, jeżeli chodzi o ekstrakcję tych tłumaczy, pułkowników i tych innych rzeczy, bo właśnie trzeba fajną rzecz dodać. Jeżeli nie zrobimy konkretnych misji pobocznych, to nie odblokujemy niektórych momentów, raczej możliwości. Na przykład dowiedziałem się, że jak w pobocznej którejś tam misji zbalonujecie Gunsmitha, tak? Czyli tego ziomka, co tworzy customowe bronie, to w menu odblokuje wam się opcja tworzenia własnych pistoletów, tak? Wybierania farby, wybierania lunety. O tym kompletnie nie miałem najmniejszego pojęcia, że jest taka możliwość. Ja to dopiero gdzieś przeczytałem. Trochę tych misji narobiłem. Przeczytałem dopiero u kogoś na fejsie, że właśnie można sobie fajną broń stworzyć. Też nie wiedziałem, że jest taka opcja. I w zasadzie jeszcze go chyba nie odblokowałem, znaczy chyba gościa już odblokowałem, ale jeszcze gdzieś tam się do tej opcji nie dokopałem, cały czas na nią czekam, bo tam też chyba trzeba mieć jakiś odpowiedni poziom w bazie czegoś zbudowanego, bo wiem, że tego Gunsmitha udało mi się gdzieś tam zdobyć, on tam też sporo od razu broni odblokował, no ale coś innego jeszcze chciałem zauważyć, tylko kurczę, widzisz, wątek zgubiłem. No to ty pomyśl o wątku, a ja powiem mniej więcej ludziom, wytłumaczę, jak tam wygląda właśnie ten system rozwoju broni, bo to jest fajnie zrobione, to jest kapitalnie zrobione, czyli mamy naszą Mother Base, gdzie powiedzmy z misji zdobywamy nowych rekrutów i oni podnoszą nam poziom poszczególnych platform badawczych, tak? Mamy tam centrum medyczne, mamy centrum zaopatrzenia i tak dalej, i teraz tak dalej. Ja może wtrącę, bo żebyś nie przegapił tego. Każda postać, którą przez lornetkę namierzamy, wyświetlają się również tam po jakimś tam przeskanowaniu jej statystyki, tam bodajże 5 czy 6 statystyk. Tak.
No i to on może być na przykład świetnym inżynierem albo świetnym żołnierzem, strzelcem czy tam medykiem, prawda? Ranki są od literki E, to jest najsłabsza, do A++, która jest, można powiedzieć, że Snake ma A++ we wszystkich statystykach. O. Bo ja nawet dokopałem się do opcji, że mogę na misję pojechać nie Snake'em, tylko innym żołnierzem. Znaczy nie pojechałem, ale widziałem, że była taka opcja wyboru. Zmiany głównej postaci. Ja przez całą grę tego ja nie użyłem. Ja też tego nie użyłem, ale kurczę. Dopiero jak zobaczyłem to, wiesz, to byłem w szoku, że mam, nie wiem, 250 rekrutów i mogę swobodnie każdego z nich wybrać i sobie nim polecieć na misję. Tylko no, jakoś nie skusiłem się na to, ale ciekawe, zrobię to, bo zastanawiam się, czy nie ma żadnego trofeum za to. natomiast teraz tak, jak odblokujesz sobie też jakąś lepszą trochę lornetkę, ona będzie miała tam więcej możliwości. Tak, tylko trzeba powiedzieć, że właśnie, żeby odblokować jakiś przedmiot, każdy przedmiot odblokowuje się, jeżeli spełnimy pewne kryteria, tak? Czyli na przykład jednostka badawcza musi być na tam powiedzmy 12 poziomie i musimy mieć tam powiedzmy ileś tam ludzi w bazie, tak? Jeżeli tego nie zrobimy, no to tej opcji nie możemy odblokować, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład z innych platform, na przykład tam rekonesansu, przerzucić tych wyszkolonych wojowników sobie na przykład do tej właśnie jednostki medycznej, tak? I to automatycznie podnosi nam poziom danej placówki i odkrywa się możliwość wyprodukowania broni. I w tym momencie możemy sobie tą broń wyprodukować, a już po zakończonej całej akcji możemy wszystko rozmieścić, wszystkich ludzi rozmieścić tam, gdzie oni powinni być. A wiem, że ludzie się bawią jak w jakimś football menadżerze i sobie właśnie wszystkich tych żołnierzy rozdzielają po jednostkach. Ja zawsze używałem opcję defaultową, czyli rozmieść według uznania, tak jak konsola ci najbardziej optymalne ułożenie robi. Ja się w to nie bawiłem. Korzystam. I tak ale używam. Mówisz, ale jest jeszcze kolejna opcja, że są porozrzucane po mapie przy różnych tam misjach pobocznych tak zwane blueprinty, czyli jakieś plany dotyczące poszczególnych przedmiotów, tudzież broni. I nie wiem, czy bez takich planów nie ma opcji na odblokowanie tej gry, znaczy tej broni, dajmy na to, przez właśnie, nie wiem, wysoki poziom ekipy w bazie wyszkolonej, ale wiem, że te materiały nie są jakoś szczególnie pooznaczane, bo o ile przy misjach fabularnych to ci się zwykle wyświetla, że są tam jakieś materiały do zdobycia jako powiedzmy, no żeby na 100% misję zaliczyć, nie? Masz coś takiego zaznaczone. A to właśnie fajna jest sprawa z misjami, bo za pierwszym razem jak daną misję skończysz, to nie masz odkrytych wszystkich, masz ukryte i musisz praktycznie, tak to co mówiłem właśnie we wstępnie, w pierwszym odcinku co nagrywaliśmy o MGS-ie, no to musimy tą misję dwa razy wykonać, żeby mieć 100%, ale też jest bardzo fajna sprawa, to na samym początku nie powiedziałeś, a warto to zaznaczyć, w większości skradanek masz opcję, idziesz do bazy, zdobądź ten i ten przedmiot i te przedmioty najczęściej są podświetlone w danym na mapie i praktycznie widać je gołym okiem, a w metalu, jeżeli mamy jakąś misję, musimy wygrać jakiegoś powiedzmy tam pułkownika czy jakiś przedmiot, to najpierw musimy sami się dowiedzieć, który to z nich jest i możemy to zrobić na parę sposobów, albo obserwować lornetką zachowania właśnie tych strażników, albo złapać jakiegoś chłopka i wyciągnąć od niego informacje, które nam powie, być albo powie, albo nie powie, bo to też jest chybił trafił, gdzie taki właśnie przedmiot albo osoba, którą chcemy, no właśnie jest. Właśnie ja ci o tym chciałem powiedzieć, że słuchaj, na misji pobocznej, gdzie wiesz, poszedłem uwolnić jakiegoś więźnia i wiesz, biorę strażnika na przesłuchanie, nie? Wiesz, tam jakieś są tam zawsze dwa pytania, żeby podał rozmieszczenie swoich kolegów albo właśnie wydusił jakąś informację. I wiesz, chciałem dowiedzieć się, gdzie jest ten więzień, wiesz, przesłuchuję go, a on mówi, gdzie są materiały, jakieś tam, wiesz, blueprinty, nie? Mówię, spoko, nie wiedziałem, że tu leżą. No i poszedłem sobie, je zdobyłem, nie? Gdzie w ogóle to nie było, wiesz, w misji zaznaczone, nie? Bo ja już byłem, praktycznie już więzień był uwolniony, nie? Już na wylocie. Więc wiesz, znaczy nie był uwolniony jeszcze, ale w sumie też się tak zdarzyło, że zapomniałem o nich i potem wróciłem po te blueprinty, więc nawet nie przy misjach fabularnych, tylko całkiem przypadkiem się możesz dowiedzieć, jakieś tam odblokować, nie? I... No i genialny patent jest w tym, że żeby w ogóle najpierw zacząć rozumieć tych ludzików, co oni tam gadają, no to najpierw trzeba przekonać tłumacza do To jest super patent. No, trzeba sobie tłumacza do bazy wyrzucić, żeby rozumieć ich język. Ja to na początku to była jedna z pierwszych misji, żeby ogarnąć to w odniesieniu do Sowietów,
ale już jak się odblokuje kolejna mapa, to nie miałem tego tłumacza od razu odblokowanego i nagle straciłem możliwość przesłuchiwania i nagle musiałem zmienić rozgrywkę, żeby to jeszcze, wiesz, inaczej się dopasować, dopóki tego tłumacza nie mam, tak, żeby sobie radzić, no bo jednak to było, gra się dopasowywała do tego, znaczy ty się nauczyłeś już korzystać z tego tłumacza, nie? I potem jak gra to zabrała, no bo nie miałeś możliwości ich przesłuchiwania, no to trzeba się było dopasować. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, ciekawa. Nie zwróciłem na to w ogóle uwagi na początku, dopiero gdzieś na ekranie mapy strzeliłem sobie pauzę i jak wrzucisz pauzę, to masz tam jakieś ekrany pomocy, nie? No i sobie zacząłem klikać, jakie tam są ekrany pomocy na właśnie na mapie wyświetlone, no i tam pokazywało mi, od czego jest to, od czego jest to. I zwróciło mi uwagę na takie pięć ikonek, pięć czy sześć ikonek, które gdzieś tam się w rogu wyświetlają. I tam kilka z nich jest, powiedzmy, podświetlonych. Ikonki pokazują, na co, zgodnie tam, powiedzmy, z zarządzeniem sił sowieckich, jest wróg przygotowany w odniesieniu, że jest świadomy twojej obecności. Załóżmy, jeżeli rąbałem non-stop headshoty, to oni nagle zaczęli chodzić w kaskach i się zapaliła ikonka, że wróg jest przygotowany na twoje headshoty. I wtedy o wiele trudniej jest rzucić headshota, bo musisz go celować między oczy, już w czoło nie wyrobi, bo się odbije kula od kasku. Jeżeli dawałeś tam sporo ze snajperki, to pojawiali się snajperzy, tak? Jeżeli na odległość, wiesz, rozwiązywałeś misję, tak? To w punktach tych kontrolnych zaczęli się pojawiać snajperzy, no i ciebie wyłapywali z dużej odległości i to był też problem, nie? Jeżeli wchodziłeś tam, powiedzmy, nocą i tak dalej, to się pojawiały patrole z goglami noktowizyjnymi i też było o wiele trudniej się skradać, tak? Albo po prostu, jeżeli otwartym ogniem do nich dawałeś, to chodzili, wiesz, w zbrojach czy tam w tych, pojawili się w pewnym momencie goście z tymi tarczami, nie? I biorąc pod uwagę, że ja dosyć sporo, powiedzmy, postrzelałem do tych ludzi, bo jakoś tak mi się podobało ten motyw strzelania, no to w pewnym momencie miałem praktycznie wszystkie kontrolki zawinięte i wtedy było dosyć trudno. No na pewno się poziom podniósł, tak, jeżeli chodzi o... No to jest super, to jest genialne zagranie ze strony Kojimy, bo kurczę, w tej grze nie wybierasz poziomu trudności, tak, jak to było w poprzednich Metal Gearach. Ta gra sama się dostosowuje poziomem trudności do ciebie. No to jest patent już znany ze Skyrima i z Fallouta, ale gdzie tam w tamtych grach dochodzimy do takiej sytuacji, że na przykład mały szczurek potrafi tak się podpakować względem naszej postaci, że po prostu jest gorsze od bossa. Tak tutaj jest to wszystko naturalnie i logicznie rozwiązane. No i to... Ja wiedziałem o tym, że taki system jest przed zagraniem, ale powiedzmy sobie szczerze, jak grałem w tą grę, to ja na to uwagi nie zwróciłem do momentu, jak w pewnym momencie właśnie tak zacząłem się zastanawiać, kurczę, tu jest jakiś nowy obóz, oni chodzą wszyscy właśnie opancerzeni, mają kaski, ci z latarkami, kurde, co jest, tu musi być jakiś gościu, coś musi tu być, kurczę, jednak, że oni tak to ochraniają. Zaczynasz w głupim obozie szukać, że tam jest nie wiadomo co schowane, a tam gówno jest schowane, tylko oni po prostu się zaczęli, wiesz, bardziej szykować na twoje przybycie, nie? Dokładnie. I automatycznie wszystkie twoje ulubione, że tak powiem, metody walki z nimi, bronie, to praktycznie przestają być użyteczne w tym momencie i musicie korzystać z zrzutu nowego zaopatrzenia, zmieniać taktykę i tym oto prostym rozwiązaniem według mnie gra sama zachęca cię, żebyś właśnie kombinował, żebyś cały czas nie grał w jednym stylu, jak to załóżmy w większości gier jest taki, sami gracie i wiecie, że gry można naprawdę bardzo szybko rozłożyć na części pierwsze i dojść do najbardziej optymalnej i najłatwiejszej metody grania w grę, tak? Która niekoniecznie jest, powiedzmy, niekoniecznie wygląda naturalnie albo realistycznie, ale daje efekty w grze. W Metalu, jak zaczynacie takie rzeczy robić, no to gra szybko was naprowadza na ten tor, ej kolego, ale już nie możesz nam strzelać headshotów, tak jak mówisz, bo my mamy kaski, wymyślcie coś innego. Bardzo szybko, tak? Reagują. Ja najlepszy mam teraz przykład związany z tym, że pierwszą misję, znaczy może nie pierwszą, ale tam pierwszą, drugą, w sumie dwie takie misje, które zrobiłem w Afryce, gdzie no wróg jest zupełnie nowy i jeszcze mnie nie zna, prawda?
przeszedłem do nich już wyciągając z Afganistanu i tam od Sowietów dosyć sporo właśnie przez te misje poboczne, dosłownie mi tam jakieś ze dwie zostały ostatnie, przynajmniej na chwilę obecną odblokowane. I wiesz, tam już właśnie przeciwnicy byli wykozaczeni, a tutaj wchodzę i oni, wiesz, biegają w krótkich spodenkach z gołymi czołami i wiesz, i w ogóle mają wszystko w pompie, nie? I jak ja wszedłem, wiesz, do jakiegoś obozu, to zacząłem do nich strzelać jak do kaczek, najzwyczajniej w świecie, wiesz. Jeden mnie zobaczył, proszę, headshot. Dwóch mnie zobaczyło, headshot, dziękuję i tak dalej, wiesz. I przy misji fabularnej wyczyściłem po prostu bazę do zera. I sobie biegałem, tylko szukałem dopiero wtedy po budynkach, czy coś tam gdzieś nie zostało, właśnie jakieś tam informacje, gdzie jest więzień, czy coś takiego przechowywane, nie? Gdzie nie było opcji, bo u ruskich to po prostu w Afganistanie, jak mnie wypatrzyli, to już wiedziałem, że dłużej niż 2 minuty się nie utrzymam, bo po prostu mnie zaraz siekną, tak? No i też tak jak jest jeszcze jedna taka fajna rzecz, której się praktycznie nie zauważa, dopiero jak się komuś o tym powie, to zaczyna to bardziej dostrzegać, jest no po prostu no przegenialny patent. W poprzednich metalach mieliśmy jakiś radar, który pokazywał nam widoczność. W trzecim MGS-ie mieliśmy procentowy wskaźnik naszego ukrycia. W tej grze nie macie praktycznie najmniejszej ikonki od tego rodzaju, a od tego komunikatu, tak, czy jesteśmy widoczni bardzo, czy nie. Mamy możliwość zmieniania tych wszystkich strojów i ja tak sobie myślę, kurczę, po co ja mam te stroje zmieniać, jak nie mam właśnie tej ikonki, tak, że nie widać mojego stopnia wykrycia. I sam się złapałem na patencie, że po prostu no wczułem się w tą grę do tego stopnia, że wiedziałem, kiedy ktoś mnie dostrzeże, a kiedy ja się zlewam z otoczenia. Po prostu no to było tak naturalne, ta gra tak to super robi, że... Znaczy no, to też warto powiedzieć, jak wygląda moment, kiedy jednak cię dostrzegają, tak? Bo to nie jest takie jednoznacznie, że od razu się pojawia wykrzyknik nad głową wroga, jak było w poprzednich częściach, tylko jest, powiedzmy, na środku ekranu pojawia ci się taki okrąg, znaczy nie pojawia ci się cały, ale no powiedzmy, że tam jest niewidzialny okrąg i w miejscu, z której strony patrzy na ciebie żołnierz, czyli patrząc na ciebie jakby od góry, na tym okręgu się podświetla takie światełko, tak, które tak jakby latarka, coś w tym stylu, i pokazuje ona, że z tamtej strony ktoś ciebie widzi. Jeżeli zobaczy ciebie tylko troszkę, to jest to takie delikatne światełko i wtedy możesz szybko paść na glebę, a przycisk do błyskawicznego padania na glebę to jest podstawa pod kwadratem i masz okazję się wycofać, bo on zaraz odpali latarkę, zaraz pójdzie w to miejsce sprawdzić, co się stało. A może być tak, że całkowicie cię zobaczy i wtedy na tym okręgu to światełko jest trochę jaśniejsze i się włącza tryb slow-mo, możesz tam mu go zblokować, headshota złapać, nie wiem, za szyję, cokolwiek. Ale to delikatne światełko, które się pojawia, że ktoś coś tam widzi i tak dalej, to właśnie to jest to, co uczy cię, jaka jest, powiedzmy, wykrywalność wroga, tak? Jakie on ma pole widzenia, i dzięki temu właśnie się uczysz, na jakiej odległości bazować, i potem po prostu no, te misje przechodzisz tak, że już nawet nie odpalają tych, znaczy no, nie zauważają cię. No dokładnie, bo to się staje tak naturalne, dosłownie jak w prawdziwym życiu. Wiesz mniej więcej, jakiego efektu może się spodziewać, jak będziesz kucać albo leżeć w danym miejscu. Tak, no jest to wszystko naturalne i pięknie, pięknie. To jest najlepsza skradanka, jaką kiedykolwiek grałem. Ogólnie grałem, to bardzo tak dobrze jest się wczuć, bo zobacz, nie masz praktycznie żadnych na ekranie przeszkadzajek. Masz tylko wyświetloną broń wybraną tak naprawdę i to jest wszystko. I nie ma czegoś takiego, to też warto powiedzieć, jak było w poprzednich częściach, że masz ogromne menu pod lewą L-ką, ogromne menu broni pod prawą R-ką i tutaj dosłownie wybierasz sobie jeden karabin, czy tam jakąś rakietnicę, czy strzelbę na plecy, drugi karabinek na pasku zawieszony, do tego możesz mieć sobie jakiś pistolet, tą swoją rękę w różnych wariantach można tam wymieniać. I kilka broni na pasku typu jakieś C4, jakaś mina i tak dalej, nie? I to jest koniec. I to, że lecisz na dwóch broniach, które oczywiście możesz wymieniać, podnosić z ziemi to, co tam w ruchu puści, to jest w dobrym kierunku jak najbardziej rozwój, bo strasznie psuło tą imersję fakt, że on, wiesz, z kieszeni wyjmuje zaraz Stingera i tak dalej, nie?
i po prostu ekwipunek w żaden sposób się nie był ograniczony, nie kończył. Drugim plusem jest to, że nie ma tego motywu z czwórki z dostarczaniem dowolnej broni już teraz od razu w tej sekundzie, tylko że nawet jeżeli jesteś w gorących opałach, chcesz sobie zrobić zrzut broni, to jednak musisz poczekać około minuty, dwóch, żeby oni tą broń zrzucili, żeby dobiec w to miejsce i ją zdobyć, prawda? I też możesz tylko jedną broń w danym momencie zawołać, bo ja sobie kiedyś zachciałem właśnie w gorącej akcji wymienić tam karabin na snajperkę i coś tam jeszcze. Zawołałem dwa zrzuty, to jeden mi został anulowany. No tak, no. Dokładnie. I to całkowicie automatycznie sprawia, że musisz całkowicie swoją taktykę przemyśleć. Dokładnie. Tak, to co miałeś zaplanowane, w tym momencie ci się spierdoliło i kurde, muszę myśleć o czymś innym. I ta gra to robi właśnie genialnie, bo powiedzmy sobie tak, że to jest całkowita odwrotność takiego, powiedzmy, Call of Duty, tak? Dobra, powiedzmy, że to są dwie różne gry, ale słuchajcie, no w takim Call of Duty macie misję. Macie misję, która polega na wykradzeniu jakiegoś tam dokumentu. To wy wiecie, jak ten dokument wygląda, wiecie, gdzie leży, wiecie, kto go trzyma, wiecie, kto go tam przyniósł i dlaczego go tam przyniósł, wiecie, kto w tym pomieszczeniu będzie. Będzie wszystko to obmieszczone, jaką drogą będziecie jechać, czemu jedziecie tą drogą. Wszystko jest wam powiedziane. Wy praktycznie musicie wcisnąć jeden guzik, żeby złapać ten dokument i tyle. W Metalu macie macie odzyskać jakiś dokument, zostajecie zrzuceni gdzieś poza tą bazą, miejscem, macie tylko mniej więcej zarys, słuchaj, w tym obozie gdzieś leży ten dokument i sami musicie zaplanować całą akcję, zdobyć ten dokument, pomyśleć o tym, jak wyjdziecie z tej bazy, czy niedostrzeżeni, czy dostrzeżeni, bo to też genialnie ta gra robi. I powiedzmy sobie, ja się obawiałem jednej rzeczy, jak oglądałem te wszystkie trailery przed premierą gry, tam był straszny kontrast pomiędzy naprawdę już realistycznym obrazem naturalnym takich no, zmagań wojennych, a z elementami tymi czysto japońskimi, tak, tym absurdem, na przykład srejący koń na ulicę, tak, czapki kurczaka. A powiem wam, że są dwie czapki kurczaka, pewnie o tym Rafał nie wiedziałeś, ale o tym za chwilkę, które właśnie mocno kontrastowały z tym obrazem realistycznym, który w tym Metalu Hideo wprowadził, ale szybko zmieniłem zdanie. No to jest najbardziej idealnie zbalansowana gra, i jaką ja widziałem, w jaką ja grałem, tak? No to jest mistrzostwo. Słuchaj, podbiję i pociągnę temat właśnie tego balansu i tej imersji. Bo teraz tak, na ogromny plus zaliczam tą zmianę z brońmi, tak, i ekwipunkiem, że masz go w konkretnej postaci, jedną przy pasku, drugą na plecach, wiesz, on nie wyciąga nic nagle z kieszeni, wszystko ma pod ręką i to po prostu wygląda realnie i tak, jak powinno być naprawdę. Drugim elementem, który jest bardzo, bardzo fajny, jest to, że żadna z czynności w grze nie powoduje pauzy, nie powoduje przerwania rozgrywki. Musisz naprawdę wcisnąć pauzę, żeby była ta pauza. Wcześniej mogłeś sobie wejść w kodeka i pierdolić pół godziny, pomimo że nad tobą stał Metal Gear i nakurwiał z rakiet. Teraz nie ma opcji, bo gadasz z kimś przez radio, to się dzieje w ogóle w locie, tak? Na dole się wyświetlają literki i sobie tam nawijasz z kimś przez radyjko. Wchodzisz sobie na mapę lub ewentualnie gdzieś tam krótką chwilę coś zrobić, zarządzenie tam w odniesieniu do bazy albo zamówić zlot. Musisz mieć na to zarezerwowane 15 sekund, żeby zamówić ten lot, podczas których ci nikt nie zastrzeli, bo bierzesz ten swój komputerek i poświęcasz czas, a w trakcie rozgrywka dalej leci, tak? Masz lornetkę cały czas pod R1 i ta lornetka to jest twoje podstawowe narzędzie, ale możesz z niej korzystać do cholery wszędzie. Nieważne, czy leżysz, czy stoisz, czy wisisz, czy kurczę jesteś na koniu, czy jedziesz jeepem, w każdym momencie możesz skorzystać z lornetki. Możesz dalej jeszcze sobie jechać na tym koniu, trzymając tą lornetkę i tak dalej, no bo tak powinno być, jeżeli to jest twoje podstawowe narzędzie, tak? Więc niesamowicie można się wczuć przez to w ten klimat i w tą grę, że naprawdę tam jesteś, no bo jest to pięknie odwzorowane, pięknie zbalansowane.
Tylko że jest taki drobny szczegół, który mi to strasznie, strasznie po prostu wkurza i psuje. Ja rozumiem, że to była taka zagrywka, no nie wiem, trochę humorystyczna, trochę może nie mieli pomysłu, jak to lepiej rozwiązać, żeby to było bardziej dopasowane do, nie wiem, do czasu, w jakim się gra rozgrywa. No bo okej, to są lata 80. Tutaj oczywiście trochę technologia się rozwija inaczej, no bo mamy Metal Geary i dużo innych jakichś tam wynalazków, ale kiedy gościu, kurde, kiedy zbierasz, wiesz, nawet masz w grze z lat 80. i zbierasz kasety z nagraniami, tak? A on, kurde, chodzi z jakimś przenośnym komputerem, który, wiesz, wyświetla mu wszystko i po prostu skanuje wszystko, zarządza wszystko, wiesz, kurwa, LTE bezprzewodowe, czy cholera wie co w Afganistanie tam ma dostępne i do tego jeszcze, wiesz, wyświetlacz graficzny, holograficzny w zasadzie, a najbardziej mnie wnerwia, jak znajduje te dokumenty i on je, kurwa, skanuje zamiast przeczytać. Po prostu to jest przegięcie dla mnie. No mogli to zrobić po prostu lepiej, żeby właśnie było bardziej w klimacie, wiesz, tak jak było, no ja wiem, w Snake Eaterze to był 60. rok, tak, więc no ta technologia musiała być tam gdzieś inna, ale moim zdaniem mogli to zrobić trochę bardziej w taki sposób, żeby to było, wiesz, no, dopasowane do całości, bo jak za każdym razem otwieram ten komputer, to po prostu wypadam z rytmu. No ale widzisz, no to jest właśnie, to jest Metal Gear Solid, to jest właśnie połączenie wojny z fantazji, tak? No to, co powiedziałeś o tym skanerze, to mi osobiście, to mi się to mega podobało, to piękna Czy sprawa w ogóle była. Sam fakt, że on się nazywa iDroid, tak? To jest po prostu petarda z nazwą, wiesz, ha, 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 śmiejemy się. Tak, ale jeżeli chodzi o technologię, to później w grze odblokujesz też bardzo ikoniczną rzecz, taką jak termooptyczny kamuflaż, tak? I też to jest w tej grze, też Snake może stać się niewidzialny. To, co prawda, to jest automatycznie, bo powiedzmy tak, niektóre przedmioty, jeżeli weźmiecie na bazę, na misję, automatycznie waszą rangę na koniec misji ograniczają do A. To jest właśnie między innymi ten termooptyczny kamuflaż, chyba tam jakiś granatnik był i jeszcze coś innego, ale nie o tym chciałem powiedzieć właśnie o tych rangach, o tych ocenach za misję. W każdym innym metalże, jeżeli otworzyliście ogień i zabiliście kogoś, wasza ranga leciała od razu na B, na C, no po prostu tragedia, tak? Tutaj, w momencie, kiedy zaczynacie akcję, idziecie po cichu, ale coś się stanie, ale zrobicie to naprawdę mega profesjonalnie, jak taki hitman, rozwalicie zniszczycie całe zagrożenie, profesjonalnie wyjdziecie z tej bazy z wykończeniem misji, możecie dostać eskę, tak? Możecie dostać eskę nawet jak kogoś zabijecie. Tego jeszcze nie było w metalach. No, a dużo miałeś esek na misjach? Czy je tam jakoś maksowałeś? Powiem ci tak, nie maksowałem misji, jak dostałem eskę, bardzo się cieszyłem. Przewaga moich ocen była, powiedzmy sobie, A i B, ale ja praktycznie miałem wyjebane w te oceny. Ja się bawiłem grą Dokładnie. Taka, jaka jest. Ja w ogóle też chciałem zwrócić na to uwagę, że w ogóle nie zwracałem na nie uwagi. Znaczy, fajnie było przeczytać to podsumowanie, fajnie było zobaczyć, ile tam masz, wiesz, taktycznych, krótko mówiąc, tam tactical takedown, to mi się najbardziej podoba. Żeby komuś, wiesz, nóż wsadzić w klatę i pójść dalej. Ale w ogóle nie napalam się na TS-ki. Może będę sobie potem przechodził te misje jeszcze, żeby je, wiesz, wymasterować jak najbardziej, ale po prostu ta rozgrywka sama w sobie jest, no, wystarczającą jakby. Powiem ci tak, z niektórych misji to sam fakt wyjścia z tej bazy było tak, że o kurwa, udało mi się. No, a też jest, bo cały czas co się powtarza w tym, co mówimy, to jest swoboda, różnorodność i gram tak, jak mi się podoba, a nie jak mi gra każe, tak powiedzmy. Zauważyłeś jeden taki fajny patencik, że taki prosty element jak CQC, czyli ten Close Combat Quarters, tak? Ile tam masz różnych możliwości? Możesz gościa poddusić od tyłu, możesz złapać go od przodu i przytulić do siebie i go znowu podduszać. Możesz go przerzucić przez ramię, automatycznie go w tym momencie... Słuchaj, ja ci, sorry, że się wtrącę, ale miałem przygotowany na to opis, może nie całej misji, ale fragmentu misji, który mi się udało właśnie tak przelecieć. Możesz ją skojarzyć, bo to była pierwsza misja, w której się pojawiły jakieś czołgi,
Tam bodajże jakaś 10 czy 9 w Afganistanie, gdzie były takie zabudowania na zboczu góry, gdzie takie były właśnie domki w górę rosnące. Kojarzysz? Takie chatki, powiedzmy, na tym zboczu i wszystko było tak, wiesz, nie na otwartym terenie, tylko właśnie tak ciasno biegałeś sobie pomiędzy tymi domkami. No i ja tak sobie skradałem się, powiedzmy, no przez dwie trzecie udało mi się tam po cichutku przejść. W końcu mnie któryś tam jeden z drugim zobaczył, no i trzeba było pójść w otwarty ogień, a miałem ze sobą karabin, który niestety nie miał tłumika, ale miał fajny celownik i dobrą penetrację, mówiąc krótko. Poleciałem, wiesz, na początku jakiś tam dwóch gości, wiesz, wziąłem headshotem, przebiłem się kawałek dalej, za kolejnym domkiem, wiesz, od razu na narożniku złapałem gościa za twarz i huknąłem nim o ziemię. Potem za kolejnym narożnikiem było dwóch kolejnych, jednego mi się udało złapać właśnie od tyłu za szyję i od razu, wiesz, trzymając go za szyję, używając jako żywej tarczy, tamtemu wpakować kulkę i tego, wiesz, zdusić nożem. Potem za kolejnym domkiem znowu trafiłem na dwóch gości, z którymi poszedłem w bójkę ręczną i dwóch rozłożyłem, wiesz, kilkoma tam ciosami i kopniakami. W bardzo dobrym wykonaniu, zaznaczmy, bo on naprawdę dobrze wygląda, to jak Snake się bije. I wiesz, jak wykonałem takiego kombosa, który no zajął mi, nie wiem, no powiedzmy tam minutę czy 40 sekund, rozkładając tam, nie wiem, 7 czy 8 żołnierzy, każdego w inny sposób i to po prostu tak, wiesz, całkowicie na freestylu. To była po prostu najpiękniejszy moment tej gry i klepnąłem się w czoło z pół godziny później, że przecież kurwa PS4 ma, wiesz, piękną opcję sharingu i zapomniałem o tym, że mógłbym sobie, wiesz, to nagranie wyciągnąć, bo naprawdę byłoby fajne i bym je sobie zapisał chętnie. I no tak samo jak się zapomina właśnie o połowie możliwości, jakie tam możesz robić, bo kurczę, tego jest ogromna masa, no po prostu tak jak ty mówisz o obezwładnianiu, to ja właśnie chciałem kontynuować moją myśl na temat tego, jak podchodzisz strażnika i powiedzmy bierzesz go na celownik, tak, to ręce do góry. Możesz go poddusić, możesz go pistoletem wycelować w niego, on wtedy się przestraszy i podniesie ręce. Słuchaj, możesz się do niego, nie wiem czy to robiłeś, możesz się podczołgać do niego leżąc i po prostu tak. Haka mu ręką pomiędzy nogi, on się przewraca, wymierzyć do niego pistoletem i on już nie wstanie. Możesz złapać gościa na celownik, powiedzieć mu się na ziemię, on się położy, już nie wstanie. No powiedzmy, tak jak mówiłeś, jesteś przyklejony do rogu. Możesz gościa, który idzie obok budynku, złapać i schować za ten róg, ale równie dobrze możesz zrobić to, co powiedziałeś. Chwycić go i całym impetem przypierdzielić w ten mur, tak aż tynk odpadnie. No, każdy Metal Gear dawał możliwość, takie możliwości łapania przeciwników, jak na przykład, nie wiem czy robiłeś, ale myślę, że dużo osób robiło w Metalu dwójce Jerzyka ze strażników na strzałki usypiające. To ja się właśnie tutaj tak bawiłem, na przykład pistoletem na wodę i pryskałem gościowi prosto w oczy i śmiałem się z tego, jak on przemywa sobie oczy i ręce do góry, nie? On już od tego momentu, wiesz, nie otworzył oczu i mogłem robić wszystko, co chciałem. Na przykład podczepić mu C4, podczepić mu C4 pod pasek, powiedzmy, wziąć go, przewrócić, kopnąć i uciec, tak? On by wstał, nie wiedział, co się dzieje, poszedłby do bazy, a ja bym po prostu ten ładunek zdetonował. No, po prostu, no, aż głowa boli od ilości możliwych rozwiązań danych misji, po prostu. To też się łączy z tymi japońskimi absurdami, co właśnie ci mówiłem, że mnie to troszeczkę się obawiałem, że będzie kontrastować, ale słuchajcie, powiedzmy sobie po 3 godzinach grania na poważnie, ja łapałem karton, chowałem się w karton i zjeżdżałem sobie z górki, się ciesząc z tego, co mi ta gra daje, po prostu ja na rozluźnienie. Ja kartonu jeszcze nie używałem, wiesz? Tam masz chyba 6 albo 5 różnych możliwości stania w tym kartonie. Możesz kucać w kartonie, możesz leżeć w kartonie, możesz karton rozłożyć na taki większy karton. No po prostu nie, ja stranie jeszcze, konia jeszcze do kartonu i inne w ogóle rzeczy. Nie podszedłem, ale były. Ale wiesz co, tak mam taki plan na misję, bo jest jeszcze jedna fajna, jeżeli chodzi o jakąś tam penetrację baz wroga, możliwość. W większości baz, znaczy może inaczej, w każdej większej bazie jest takie stanowisko, taki radar do obrony przeciwpowietrznej, który pozwala, jak go zniszczysz, trochę bliżej podlecieć helikopterowi, żeby cię potem stamtąd zabrać.
ale również gdzieś zwykle w jakimś budynku jest radio, gdzieś jest generator prądu i gdzieś jest jedno albo dwa jakieś satelitarne nadajniki, tak, które pozwalają im wezwać posiłki. No bo sama baza, powiedzmy, z ilomaś tam żołnierzami to jest jedno, ale oni też mogą wezwać posiłki, tak, czy też wzajemnie się komunikować. I jestem ciekawy, co się stanie, jeżeli przelecę się dookoła bazy, na wszystkich możliwych tam systemach łączności, wieżyczkach i tak dalej, zamontuję, wiesz, kilka C4, a potem po prostu wszystko na raz wysadzę i zobaczę, jak oni będą obstrani i jaki będzie popłoch, wiesz, kiedy nie będą mogli, wiesz... Jak kaczki będą wystawieni po ciemku, wiesz, z samymi latarkami. No to ja ci właśnie powiem, bo ja się w to bawiłem i tu kolejny raz gra powiedziała mi, kurde, no próbuj inaczej, nie? Bo skoro jak im zaczniesz wyłączać te generatory prądu, to oni wchodzą i je włączają. Włączają, ale w kolejnych misjach będą mieli już automatycznie latarki i będą wyciągali latarki idąc do tych generatorów, więc nie będziesz mógł gdzieś się pomiędzy ukryć. Jak im będziesz wyłączać radary, to w drodze na misję będziesz widział coraz więcej gości chodzących z radiostacjami i tak, będziesz miał dokładnie, utrudnione... Dokładnie, miałem to wszystko. Miałem zarówno patrole między bazami, takich dwóch chodziło sobie z antenkami na plecach, z takimi wielkimi plecakami. No i ogólnie w pewnym momencie przez to, że właśnie ich po cichu wyłapywałem w nocy, no bo wystarczy wziąć cygaro i przewinąć sobie do nocy, tak? I wtedy w nocy atakujesz, a nie w dzień i jest ci o wiele łatwiej, prawda? Ale wtedy zaczyna wróg być wyposażony w latarki i kiedy się zapala ta biała lampeczka, że cię widzi, to momentalnie wyciąga tą latarkę i po sekundzie już tam świeci, gdzie jesteś, więc wiesz, masz o wiele mniej czasu na reakcję, nie? Więc to jak najbardziej się zdarza. Znaczy mi chodziło tylko i wyłącznie o jedną kwestię, żeby to zrobić naraz, nie? Żeby, wiesz, żeby, no bo jak zaczniesz strzelać, no zakładając tam, powiedzmy, że z tłumikiem wszystkiego nie zrobisz, nie? Ale ja bym chciał tak, wiesz, po prostu zniszczyć wszystko naraz, wiesz, łącznie z tymi wieżyczkami i tymi beczkami, które tam stoją i zobaczyć, jak oni po prostu w ciemnej nocy bez latarek zaczną, wiesz, strać po gaciach, co się dzieje. No wszystko można, tak, że właśnie wszystko możesz, masz prawdziwy sandbox, masz piaskownicę z zabawkami, robisz co chcesz. I na przykład dzisiaj przeglądałem sobie Facebooka i śledziłem wątki, na których ludzie rozmawiali o MGS-ie. No i powiem ci szczerze, że co wątek, to ja się łapię za głowę, że kurczę, tego nie sprawdziłem albo tego nie widziałem. No. I na przykład jest tak, tutaj na przykład Mariusz Gliński takie rzeczy napisał, że na przykład jak siedzicie w kiblu, bo można się chować w kiblu przed strażnikami i włączycie z waszego Androida kasetę z odgłosami sraczki, bo tak, taka kaseta tam jest, tak, to są te japońskie dziwne rzeczy Hideo, to strażnicy będą omijać ten kibel z daleka, rozumiecie, oni nie podejdą, tak, albo na przykład jak słuchacie kołysanek przez iDroida, to strażnicy będą usypiać, tak? I podczas alarmu, jeżeli włączycie któreś z taśm, tutaj napisał, że nie pamięta dokładnie której, to strażnicy odwołają ten alarm i będzie wszystko okej, okay, tak? To są takie małe pierdółki, szczególiki, które no po prostu nie wykorzystacie pewnie ani razu podczas głównej zabawy w misji, ale wrócicie na tą misję i zaczniecie się bawić, zaczniecie rokombinować, zaczniecie wykorzystywać tą grę do możliwości, do krańców możliwości, tak? Wszystko będziecie mogli, no... Przeogromna swoboda, wiesz, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Dokładnie, no w GTA 5 była swoboda, bo mogłeś sobie, wiesz, skakać ze spadochronu na lotni, polatać tam, popolować na zwierzęta, pograć w tenisa czy coś w tym stylu, ale to były, wiesz, takie głupie gierki jakieś poboczne, a tutaj wszystko jest związane z samą rozgrywką i po prostu pięknie ze sobą sieć powiązań, po prostu, które wpływają na to, jak gra reaguje, jak reagują żołnierze, jest tak skomplikowana i tak ogromna, że po prostu to jest no, zarówno piękne, jak i przerażające po prostu, ile nad tym musieli siedzieć. Tak, ja się nie dziwię, że teraz oni tą grę naprawdę tak długo robili, tak? To teraz tu już 100% cofam wszystko, co o tej grze kiedyś złego powiedziałem. Ja bym nawet chciał, żeby tą grę jeszcze rok dłużej robili, ale i bym chciał zobaczyć, co oni tam jeszcze potrafią wymyślić, bo to jest niesamowite po prostu. Ja się zastanawiam, jak oni w ogóle to ogarnęli, wiesz, na PS3, że te wszystkie systemy po prostu są obsługiwane.
No dokładnie, bo jak podobną sytuację mieliśmy z tym Cieniem Mordoru, no to no, jak był port na Playkę Trójkę, to tam wycięli całkowicie ten system Nemesis, co był praktycznie trzonem rozgrywki, tak? A tutaj podobno, no, ale... z tego co wiem, to rozgrywka jest zachowana w 100%, jedynie grafa obcięta. No, no dokładnie. Ale jeżeli jesteśmy już przy takich właśnie wszystkich achach i ochach, no to może powiedzmy trochę o tych złych rzeczach, o minusach, bo też tu troszeczkę ja sobie na przykład wypisałem i pozwoli, że zacznę, bo to się fajnie wywiąże z tym całym osprzętem. Zaczniesz i skończysz, bo ja nie mam nic. Nie masz nic. Nie, no ja powiedziałem o tym iDroidzie, o tym negatywnej stronie imersji, że mnie wnerwia ten komputer, bo nie powinno go być moim zdaniem. Może inaczej. Nie powinno go być, biorąc pod uwagę, że jeszcze te kasety jakieś sobie zbierasz. No jakoś nie łączy mi się to jedno z drugim, a przynajmniej nie powinno być skanowania tych dokumentów. No ale dobra, no, to jest tam szczególik. Słuchajcie, wiemy, że jest pies, wiemy, że jest koń, wiemy, że jest taki mały chodzący mech, którego możecie też rozwijać i po prostu on robi rozpizdziel, to jest kosiarka, ale jest też taka postać, która się zwie Quiet i to jest najładniejsza postać z MGS-ów jak dla mnie. I ona jest sprowadzona do takiego samego statusu jak koń i pies. I tutaj ja jestem bardzo, bardzo, bardzo zawiedziony, bo nie ukrywam, miałem nadzieję, że wydaje mi się, że też jak i większość fanów, że będzie ona odgrywać o wiele ważniejszą rolę w tej całej grze i w ogóle w fabule tej gry. W ogóle plotki chodzą, że można jej w ogóle nie spotkać przez całą grę i nie wziąć jej do bazy, tak? I praktycznie całą grę będziecie grali bez tej postaci, więc połowy scenek nie obejrzycie i połowy możliwości nie będziecie mieli. A to ale... byłoby dziwne, bo ja miałem wymuszoną misję, tak? która prowadziła przez... no była jedna z misji wymuszona, nie będę mówił gdzie, bo to też może komuś zepsuć rozgrywkę, ale była właśnie wymuszona misja i to było w sumie mega plusem, że pierwsza tak naprawdę walka z bossem, idziesz, hasasz wesoło konikiem i tak dalej, nagle cię snajper zdejmuje z konia, nie? I zaczyna no się walka. To właśnie wiem, o którym momencie mówisz, ale teraz ci powiem, jak ja za pierwszym razem to zrobiłem, bo po prostu ja ją zabiłem, nie używałem ani tych strzałek nasennych, ani jakichś tam kuleczek gumowych, tylko po prostu ostrą amunicją i jej nie zbalonowałem do bazy i grałem dalej, tak? I potem rozmawiałem z kolegą, który właśnie tak jak ty z nią walczył i on ją od razu w tym momencie balonował. Ja tak się zastanawiałem, kurde, to co, jak ja nie cofnę misji, to ja przez całej gry, przez całą grę nie będę jej mieć, ale ja wziąłem do helikoptera. No właśnie, a ja jej nie wziąłem i zacząłem dalej robić misję, tak? I przy okazji jakiejś tam chyba 20 albo 19 misji dopiero się wróciłem po nią, powiedziałem, nie, ja ją muszę mieć, więc wydaje mi się, że kurczę. Nie, musiałem od nowa przegrać to, rozegrać tą misję, tak? Powtórzyć ją i wtedy właśnie ją do helikoptera wziąłem, ale no jestem ciekaw, jakby to było, jakby jej się nie wzięło, tak? No ale jestem troszeczkę smutny, że kurczę, no sprowadzili ją do statusu psa albo konia, tak? Czyli jest pies, koń i suka, tak? No. Dobra. Nie no, no ja jeszcze jej nie mam odblokowanej jako tam partnera do rozgrywki. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy będę chciał z niej korzystać. A propos, był kilka dni temu news, że korzystanie właśnie z jej pomocy przy konkretnych dwóch misjach może powodować usunięcie całego twojego save'a. Natomiast i taki błąd faktycznie występował. Natomiast bardzo szybko tutaj zareagowali i podobno ten błąd już naprawili. Tak dzisiaj przeczytałem. Tak, już patch jest i już się nie musicie bać. To jest taki mój news mały. No i też mam problem z tym, jak jest fabuła prowadzona, no bo tu nie można oszukiwać się, no ten Metal Gear Solid jest inny od innych, bo poprzednie Metal Geary stały fabułą z filmikami, scenkami przerywnikowymi i jedni to kochali, a drudzy nienawidzili. No ja należę do tych, co uwielbiali te scenki i kurczę, mam tu taki straszny niedosyt tego. No po prostu możecie tutaj 10 godzin grać, a nie zobaczycie ani jednego przerywnika filmowego, tak? No...
Ale ja też jestem po twojej stronie, jeżeli chodzi o, o uwielbienie tych filmików i tego klimatu, tylko wcale mi to nie przeszkadzało, że tej fabuły tutaj nie było. W zasadzie dla mnie wciąż jeszcze nie ma zbyt wiele tej fabuły, bo kilka tylko tych filmików się pojawiło. No wiesz mniej więcej, w którym miejscu jestem, więc łatwo sobie wyobrazić. I mi to wcale nie przeszkadza, bo ciągle są właśnie, wiesz, odsłuchiwania jakichś tych... Ja nie lecę non-stop na przykład z kasety, tak? Nie lubię słuchać tych kaset podczas misji i naprawdę muszę mieć jakiś, powiedzmy, nie wiem, fragment swobodnej rozgrywki, żeby sobie jakąś kasetę puścić, więc powiedzmy, no raz na dwie godzinki sobie puszczam parę kaset i wtedy sobie przesłuchuję, trochę się wczuwam bardziej od strony fabularnej, tam poznaję trochę historii i tak dalej, nie? Potem pojawi się jakiś filmik i jest to takie dawkowanie naturalne, wiesz, nie ma czegoś takiego, że idziesz, kurde, wow, spotykasz nie wiadomo co, wiesz, pół godziny później, o kurwa, spotykasz jeszcze kogoś tam bardziej wyjechanego i takie, wiesz, takie po prostu, powiem ci tak, jak przechodziłem ostatnio w czwórce, był powrót na Shadow Moses i przebiegłem się przez tą bazę, tak jak ona była już, wiesz, rozwalona bez tych bossów, no najpierw przez ten hangar, tak, znaczy przez Boże, tam gdzie helikopter lądował, no, lotnisko dla helikoptera, tak, potem przez hangar, potem jeszcze gdzieś tam i wiesz, zwiedziłem, kurde, lokacje, w których miałem już za sobą, nie wiem, 3 czy 5 walk z bossami, a tutaj tak naprawdę wszystko obiegłem w pół godziny, nie? I wiesz, i teraz taka refleksja mnie naszła, że kurczę, no w pół godziny zwiedziłeś fragment bazy, gdzie tam ci to zajmowało 10, powiedzmy, bo było tyle gadania i tyle, wiesz, gdzieś tam walk z bossami i tak dalej, tak to było napchane na tak naprawdę stosunkowo małym terenie, nie? A tutaj, powiedzmy, jest to bardziej naturalne, że to, powiedzmy, się dzieje nie z godziny na godzinę, tylko z dnia na dzień, tak? Coś w tej grze. No tak, ale jest ogromny niedosyt, tak? Bo ta gra postawiła naprawdę... Ta gra wielu fanom zrobiła bardzo, bardzo no, psikusa wielkiego, bo naprawdę wszyscy oczekiwali rozwiązania całej historii Big Bossa, a gra pokazała, że no nie chcę najmniejszych słów używać, żeby nie psuć fabuły, tak? Ale to co zrobili w trailerach do Metal Gear Solid, to jest po prostu jak dla mnie no kpina. No według mnie na trailerach praktycznie możecie zobaczyć całą grę, jeżeli chodzi o fabułę, o dane scenki. Tam w ciągu tych wszystkich trailerów, przez te wszystkie lata, które widzieliśmy, możemy praktycznie zobaczyć większość gry, tak? Większość momentów fabularnych, które się pokazały podczas grania w grę, nie robiły na mnie najmniejszego takiego wrażenia ach, bo ja już je widziałem, ja już je dokładnie zdałem, ja równocześnie wypowiadałem zdania z postaciami z trailer, z gry, przez to, że widziałem trailery, tak? I tu muszę podziękować Adrianowi, tu od razu go pozdrawiam, graj sobie chłopie w metala i pogadamy o tym, bo ostrzegł mnie przed tym, żebym nie oglądał premierowego zwiastuna, a tam pokazali Metal Geara, czy to jest prawda? Prawda, oglądałem. I kurde, no kto wpadł na pomysł, żeby pokazać Metal Geara w zwiastunie? Przecież zawsze w każdym MGS-ie się, no to był najlepszy moment w każdym MGS-ie. Nie, no, no i tu ale, nie podoba ale Tomek, mi się Tomek, ten Tomek, 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 no dobra. Pokazali go w trailerze. I teraz tak, ja jestem jeszcze daleko do końca gry. Ja, wiesz, nie chcę żadnych spoilerów, ale też nie chcę rzucić żadnych spoilerów osobom, które jeszcze nie grały. Więc postaram się bardzo tutaj ostrożnie swoją wypowiedź jakoś skonstruować. Ale biorąc pod uwagę to, że jeszcze nie jestem daleko, a to, że już też trochę widziałem, moim zdaniem, zbyt dużo, zresztą pisałem ci chyba tam na fejsie coś, no ja na chwilę obecną podtrzymuję moje stanowisko, tak jak ci napisałem, że no dla mnie to, kurde, nie ma szans, żeby to już było wszystko, co było do zobaczenia.
I mam nadzieję, że tak będzie i zobaczymy, co dobra, będzie za dwa tygodnie. Zostawmy ten temat, nie ciągnijmy, bo może zaraz wyjść takie słowo, które zniszczy wielu zabawę i będzie smutno nam, a mi jest jeszcze bardziej smutno, bo tak naprawdę w tej grze nie ma bossów, tak? Tak, nie ma takich bossów z prawdziwego zdarzenia, nie ma takiego DPI, nie ma... No powiem ci tak, jakbyś mnie teraz zapytał się, z jakimi bossami ja walczyłem podczas gry, to bym ci powiedział... Że Squire. Dwa razy walczyłem z tym panem ogniem i kurczę, raz walczyłem z jakimiś wojowniczymi żółwiami ninja całymi z kamienia, tak? No to tylko to mi podpada pod definicję boss w grze, tak? No, znaczy faktycznie, no jeżeli chodzi o bossów, to znaczy nie mówię tu w kontekście piątki, bo no, jak jeszcze nie skończyłem, to tych bossów nie miałem, tak? Ale każdej z poprzednich części bossowie byli najbardziej charakterystyczni. Mieli te swoje durne nazwy, które tam powiedzmy w pierwszej części się wywiązywały z jakichś tam zwierząt. Potem w drugiej to już nawet nie pamiętam, z czego się wywiązywały, bo byli dziwni. W trzeciej były właśnie ten cały Sorrow, Pain i jakiś tam inny staruszek, tak, snajper. I czwórka to już w ogóle była przemieszana wszystko ze wszystkim, tak, z jedynki inspirowana. Ale jakoś nigdy ich, kurde, do końca, znaczy oni byli no fantastyczni, tak, no w Psycho Mantis i tam jego jakieś odniesienia, no fantastyczna rzecz, ale kurde, oni bardzo psuli odebranie gry, bo się pojawiali jak z dupy i jeszcze jak w czwórce, wiesz, przechodziłem i każdy z tych bossów to była jakaś, wiesz, laleczka z cyckami, wiesz, obudowana zbroją, która tam potrafiła cuda jakieś tworzyć, to dla mnie było to, wiesz, no powiem inaczej, na miejscu jakichś tych filozofów czy filantropów, to mając te miliardy dolarów, o wiele lepsze rzeczy można było wymyśleć niż te cztery laseczki, które tam trzeba było pokonać, nie? W czwartej części, wiesz, taka refleksja mnie nachodziła. I nie do końca przez to, wiesz, widziałem sens tego, nie? A tutaj nie wiem, czy to nie może wyjść naprzód. Może to być po prostu dobry moment, żeby stwierdzić, że właśnie ten piąty Metal Gear to będzie taki najbardziej, nie wiem, prawdziwy, realny, taki wiesz, no, trzymający cię na miejscu blisko ziemi i że pozwolić się wczuć w tą grę. Znaczy to jest pierwszy tak bardzo dostępny dla każdego Metal Gear, bo każdy tu sobie znajdzie coś dla siebie, tak? No powiedzmy tak, no chciałem jako minus powiedzieć też zakończenie tej całej opowieści. No ono, to można bez spoilerów powiedzieć, ono zostawia nas z więcej rzeczami niedopowiedzianymi, z kolejnymi dziurami, powiedzmy sobie, ta więcej gmatwa niż nam wyjaśnia i to robi to lepiej niż wszystkie poprzednie części razem wzięte według mnie. I prawda jest taka, cytując tu praktycznie słowa właśnie mojego przyjaciela Adriana, pierwsze zakończenie jest dla nowych w serii, co kupią grę, poszczelają, sobie pojeżdżą na koniu, przejdą grę, wyłączą grę, pograją w kolejne Call of Duty czy FIFA, a tak naprawdę prawdziwe zakończenie i prawdziwy sens i przesłanie tej całej gry, no to odkopią fani. Oni zaczną robić te rzeczy, które są później w grze, o którym nie będę mówić, żeby nie spoilować, i oni się dokopią do tego prawdziwego zakończenia przesłania, które jest zabiegiem, jak dla mnie, jest dla mnie po prostu mistrzostwem, jeżeli chodzi o gry. No po prostu od strony technicznej i mechaniki ta gra jest arcydziełem, ale jeżeli chodzi o zakończenie i jaki sens nabiera cała gra, no to jest po prostu hołd dla całego Hideo i wreszcie po tych 7 latach od premiery czwórki, no ukazało się arcydzieło. W moich oczach ja jestem ogromnym fanem i no dla mnie jest to przepiękna tak gra. Wkurzasz mnie, tyle, bo zaraz mam ochotę się, wiesz, pytać i dowiadywać i tak dalej, ale mam swoje podejrzenia. Jestem ciekawy, czy pomimo, że tych scenek jest mało, to czy kilka takich drobnych szczegółów, które mi się udało złapać gdzieś tam, nie wiem, w rozmowach z
Emerysiem, czy tam kimś jeszcze, że kilka takich elementów na coś mnie tam naprowadzało i zastanawiam się, czy dobrze kombinuję. I to jest w sumie w tej grze fajne, że naprawdę się wczuwam w tą fabułę i kombinuję w to, jak ona się rozwinie, bo wcześniej to nieważne, co byś sobie kombinował, ona i tak skręcała, wiesz, w taki sposób, że i tak byś na to nie wpadł, nie? A zawsze na zbyt skomplikowane pytania była odpowiedź w postaci nanomaszyn. A tutaj nie ma ani słowa o tych nanomaszynach i to jest wielkie wyrażenie robi. No właśnie. Nie, no dobrze. Nie, no ale dobra, nie mów mi więcej, bo ja myślę, że do kolejnego odcinka to już się dokręcę i myślę, że zrobię tak jak ty, że z YouTube'em polecę to zakończenie, a potem będę grał po prostu, żeby grać, ale nie wytrzymam, żeby po prostu sobie nie dopowiedzieć tej historii. No tak coś czuję. No bo za mało będę miał czasu, żeby myślę, że na 100%, żeby wszystko zrobić, to trzeba ze 100 godzin poświęcić. No szczególnie, że te misje w późniejszej części gry, żeby odblokować misje fabularne, które zdradzają wam troszeczkę więcej fabuły, no to trzeba wykonać więcej tych samych misji, które my wykonywaliśmy w innych warunkach, tak? Czy to w momencie, kiedy ciebie wykryją, całkowicie kończy się misja, albo na przykład zaczynacie misję bez żadnego sprzętu i wszystko musicie zdobyć własnoręcznie, a misja polega na wysadzeniu 3 właśnie tych anten radiowych. No robi się ciekawie, ale strasznie trudno. No. Ja się przyznaję, nie miałem już cierpliwości. Mówisz to już jako po części fabularnej, żeby do setki tak odblokowywać? Tak, dokładnie. No. Ja się przyznaję, ja nie miałem tyle cierpliwości, mnie po prostu ciekawość zżarła i ja musiałem zobaczyć, co jest dalej. I jestem zadowolony. Tyle z mojej strony o tej grze w sumie. Nie wiem, czy chcę coś więcej powiedzieć. Na pewno chyba nie na ten moment, bo dobrze będzie jeszcze kiedyś sobie pogadać tak już. Może nie wiem, może jakiś krótszy odcinek, ale tak już sobie o spoilerach gdzieś tam, wiesz, o omówienie tej całej fabuły dla chętnych. Ja już chyba też więcej nic nie powiem. Krystian, żyjesz tam w ogóle? Czy tam w FIFA nakurwiasz? Tak, nie, bez przesady, spokojnie. Nie, Krystian już zrobił preordera na Metal Gear Solid. Nie, fajna jest. Wiem, że jest fajna i to, o czym mówicie, to jest fajna. Grałem w te demko. Ogarniałem te demko i jest to pozycja, którą na pewno wcześniej czy później spróbuję. Na pewno spróbuję. Wydaje mi się, że to może być ostatni Metal Gear Solid 5, a jeżeli będą nawet jeszcze jakieś, to na pewno nie będą lepsze od piątki. Myślę, że nie, bo bez Hideo to wiesz. No dlatego o tym mówię, szczególnie, że Tomek mówi tutaj o tych twistach, więc to może być ciekawe. Słuchajcie, platynujecie? Rafał, platynujesz? No wiesz, ja zbyt wielkiego wyboru nie mam. No. Znaczy ja ogólnie nie zbieram trofeów, nie jestem jakimś tam, wiesz, nie będę tu brzydko mówił, ale jakoś mi to tak mocno... Bo będziesz mówił teraz o mnie, więc no właśnie do tego, brzydko nie mów. Do tego zmierzam, ale korci mnie, żeby wbić w tym platynę, bo tak mam wrażenie, że po prostu jestem to winny tej grze i tej serii całej. Tak, takie mam podejście do tematów. No zobaczymy, no wiesz, na pewno jest dużo tytułów do grania. Ja się najbardziej nakręcam na w tym momencie właśnie takie gierki, które na dłużej mnie będą wciągały. Nie będę raczej w te popierdółki wszystkie gdzieś tam wchodził. Czekam na Need for Speeda, bo mimo wszystko w niego wierzę. Zapisałem się póki co na betę, to też w sumie ciekawostka, bo zapisy do 20... Newsan chcieliście, kurwa macie, do 25 września są zapisy na betę Need for Speeda i może spróbujcie, bo zobaczymy, czy warto wydać na to pieniądze. No, może będę miał coś do powiedzenia, jak mnie wezmą. I na pewno czekam na Fallouta, nie? A czy do tego czasu uda mi się tego Metal Geara stalakować, wiesz... Ja takie gry lubię sobie po prostu zostawiać na dłużej i czasem się na tym przejadę, bo najgorzej było z 4, kiedy to po prostu tak długo 4 przechodziłem, tak sobie ją, wiesz, dzieląc na kawałeczki i po prostu jak, wiesz, jak takie kurwa biedne dziecko, co ma jedną czekoladę na pół roku, wiesz, na święta i po prostu odpakowuje sreberko, dzieli na pół kosteczkę i wiesz, i opierdzieli raz w tygodniu, nie? I po prostu tą 4 przechodziłem sobie tak na raty, żeby przypadkiem, wiesz, no te 6 lat wypełnić odpowiednio, nie? Między jedną premierą, bo wiedziałem, że się wkurwę jak skończę i się historia skończy.
I tutaj oczywiście historię wciągnę na raz, ale grę będę chciał calokować, ale tak raczej bardzo powolutku. Żeby po prostu, na pewno jej wiesz, to nie jest gra, którą zamierzam przejść, jak najszybciej wycalakować i sprzedać. Ona i tak musi zostać razem tutaj, wiesz, z konsolą na półce być, nie? I tyle. Tak, wydaje wam się, że DLC będą ją fabularne jakieś? Chyba raczej nie, prawda? Ale właśnie to ja chciałem powiedzieć, że jak Rafał powiedział, że to jest ostatni Metal Gear Solid, kurczę, najgorsze co zrobi Konami, bo oni mają prawa do Metal Geara, tak? Najgorsze co zrobi Konami, że scenariusz pierwszy to co roku będziemy mieli nowego Metal Geara, tak jak Asasyny. Scenariusz drugi będziemy mieli Metal Geara podzielonego na epizody, tak jak to teraz się zaczyna robić modne w przypadku Hitmana i innych. I kurczę, powiedzcie mi, że baza tego Metal Geara, co my mamy tutaj, nie jest idealną opcją, żeby dodawać do tego nowe misje, nowe mapy, nowe części kraju. To jest po prostu no hub do DLC w tym momencie, jeżeli ktoś tam w tym Konami jest mądry i mam nadzieję, że nie jest, bo nie chcę takiej sytuacji, ale to jest idealny patent. Jakby co, to bezimienne ma prawa do tego pomysłu. Niestety podejrzewam, że oni już to mają tam dawno. Oni nie bez powodu tego Kojimę tak, wiesz, pałują po prostu. To, co tam się działo ostatnio, to wiesz. Słyszeliście o tym tweecie? Co z tym tweetem odjebali? Że ktoś tam podrzucił tweeta właśnie z Metal Geara, wiesz, ze screenshotem. A Kojima go sobie u siebie na Twitterze, wiesz, podbił, nie? Że o, dobra, fajny tam zrzut ekranu czy coś takiego. A oni zgłosili to do Twittera, że ten pan nie ma prawa do wizerunku Metal Gear Solid, wypierdalać z tym, nie? No, kurde. O, właśnie, kurde, muszę wam w tym momencie przerwać i słuchajcie, motyw właśnie, było tyle gadania, że usuwają jego imię i nazwisko z każdej produkcji, z plakatu, ze wszystkiego, ale kurde, pomiędzy misją... Ale mówiłeś o tym dwa tygodnie temu, tak, każda misja fabularna, która jest odpalana, wyświetlają się jak w pierwszym Metal Gearze napisy a la film, kto występuje... Jest wszędzie Hideo Kojima. Tak, kto występuje, kto reżyserował i tak dalej, wszędzie jest Hideo. Mi się podobała taka, nie wiem w ogóle, czy nie wrzucimy tego zaraz, jak znajdziemy ten obrazek na okładkę odcinka, bo fajny obrazek gdzieś tam widziałem, okładkę oczywiście Metal Geara tam z PS4 i wszystkie te rysuneczki, wiecie, PEGI i tak dalej, każda po prostu ikonka na okładce była przerobiona, ale wiesz, coś tam Hideo 18 i tak dalej, nie, wiesz, tutaj Hideo kupił, Hideo sprzedał, Hideo poleca, fajna przeróbka. A powiedzcie mi tylko jeszcze jedną rzecz, co jest z tym doktorem, który robi przeszczepy głowy w naszym życiu prawdziwym i też który był w szpitalu w prologu. Kurde, sprawa strasznie ucichła nagle, nie? No ucichła, nic w ogóle nie pojawiło się w branży, bo kurde wyłapał. I kurde, to musiał być marketing, to musiała być akcja marketingowa, mi się wydaje, no bo naprawdę zacichło jest. Nie? Przecież on tam niby robił jakąś aferę, że chciał ich pozwać, no. Ale wiesz, ale zobacz, ile go było w tej grze, tyle co w trailerze. W grze było tak naprawdę tyle tej postaci pokazanej, co wcześniej było widać na trailerach, no niestety. No tak. No bez spoilerów to bardzo krótko, miał krótki występ, tak? No, znaczy tam wiesz, no spoilery, kurde, czy nie, no nie ma co mówić, ale... Cicho, nie mów, ale tam, koniec, tam, nie gadam tam, o scena, metalu już. Tam te dwie godziny to była petarda, no, ten prolog. Dobra, słuchajcie chłopaki, myślę, że pomału możemy kończyć. Tomku, ty mi jeszcze powiedz, bo Rafała nie pytam, czy to będzie jedna z lepszych gier, jakie grałeś na PS4? A czy wiesz, no to jest kurczę, to jest trudne pytanie, bo grałem w Wiedźmina 3 i to samo myślałem o Wiedźminie, jak go skończyłem, potem to samo było z GTA 5, to samo, znaczy dobre gry, kurczę, no... Jakbym miał, właśnie to jest to, co wszyscy mówią, że gra roku. Co będzie, Wiedźmin czy Metal Gear Solid? Będzie Metal Gear Solid, bo on wyszedł później i wszyscy będą go pamiętać i wszyscy będą o nim mówić. Ale jakbym miał na równi stawiać, kurczę, tak, to jest chyba najlepsza gra, jaką grałem w tym momencie. Na PlayStation 4 dobrze, oczywiście. Bardzo dobrze. A jakby tak spojrzeć z innej strony, no bo tak, Wiedźmin skończony, fabuła, wszystko, misje zrobione, spoko, GTA ograne, jak się masz od każdej strony, zresztą już się trochę zdążyło zestarzyć, tak? No to może rozgrywka jest powiedzmy taka bardziej wyluzowana.
Do której gry najlepiej wrócić? Na zasadzie, że no masz ją na półce i sobie wiesz, za pół roku odpalisz, a ponapierdalam sobie. Znaczy, ja mam największy sentyment taki do wracania to do GTA, niestety. To jest, wiesz, kłóci się z tym, co mówię teraz, ale nie ale umiem no, tego GTA w się sposób nadaje, logiczny wiesz, wytłumaczyć. No, bierzesz sobie, odpalisz jakąś nową furę, No zrobisz coś dokładnie. głupiego, no GTA się do tego najbardziej nadaje, no właśnie, ale porównując... A zresztą do Wiedźmina to i tak wrócę, bo ja mam wykupiony sezon pass i tylko czekam na dodatek i no, będę kontynuować przygodę, no. Ej, no dobra, no ale w sumie, no, biorąc pod uwagę, co teraz się w branży dzieje, no to muszą przecież coś do Metal Geara dorzucić, jakiś tam... No to jeszcze, wydaje mi się, ale że... Ale słuchajcie, online będzie i w online będą pompować w nowe mapy i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj fabuły już zostawi. Ej, dobra, tak nie, ale jeszcze jedna rzecz musi mi Tomek powiedzieć, bo ja w sumie tego jeszcze nie robiłem, a chcę wiedzieć, jak to chodzi, bo w zasadzie no to słuchaj, to no to idziesz do pani do kiosku, prosisz o te prezerwatywy i tyle, tak? Nie, ja wiesz, ale powiedz mi z tym najazdami na bazę i tak dalej, no bo to taki online dla ubogich, ale jest, nie? No. Jak to w ogóle tam przebiega i po co to jest komu potrzebne? I czy to fajne, zdobywasz, czy nie fajne? Zdobywasz żołnierzy, oni tam naprawdę, tam jest dużo żołnierzy z S-kami i S++ i tam warto i się wybierać do tych baz po to, żeby właśnie tych ludzi kraść, możecie kraść sprzęt, a główny cel jest taki, że musicie z najniższego miejsca na bazie dostać się przeważnie w najwyższe miejsce, tak? Żeby was nikt nie wykrył, a jeżeli ktoś was wykryje, to drugi gracz dostaje powiadomienie, wtedy musi wrócić do swojej bazy i zacząć was szukać i wtedy praktycznie robicie deathmatch jeden na jednego w momencie, kiedy przeciwnik was znajdzie i założy jakiś chwyt albo po prostu zabije, wracacie do siebie do bazy jako porażka, tak? Jeżeli wy go zabijecie, to nic się nie dzieje, on po prostu po jakimś czasie się odradza i znowu ma kolejną próbę, a wy musicie się dostać do tego punktu, jak dostaniecie się do punktu, no to wygrywacie i wszystkie zasoby, jakie ukradliście, no to lądują do waszej bazy i co ciekawe w tym momencie tworzy się taki tak zwany, gdzie to jest zrobione wormhole, czyli przeciwnik może za wami pójść i automatycznie wie już, gdzie jest wasza baza matka i może zrobić desant na waszą bazę, tak? No i ja grałem w to, jak serwery no raz miały czkawkę, raz nie miały, więc za dobrze się nie pobawiłem, bo w momencie, kiedy mi to dobrze szło i zaczynało wszystko wychodzić, to zerwało mi połączenie i wracałem do bazy z podkolorym ogonem, bo gra stwierdziła, że to moja wina, bo ja zrobiłem rage quita, tak? Więc no jest to ciekawa sprawa, ale jeżeli chodzi o online, ten typowy player versus player, no to sami jeszcze zobaczymy, bo to... Nie, no tak, to jeszcze zobaczymy, ale ogólnie tak, tą opcję możesz sobie wyłączyć, możesz się odpiąć od online'a i wtedy nikt ci do bazy nie wjedzie, tak? Dokładnie. Ale jeżeli masz włączoną, to nawet jeżeli ty nie będziesz do nikogo wyjeżdżał, to tobie mogą wjazd na chatę zrobić. Tak, ktoś może zrobić. Ktoś może zrobić. No to taki miałem kiedyś w jakąś popierdółkę, grałem na komórce i było coś takiego, że losowy przeciwnik wjeżdża ci na chatę, a ty możesz zawsze zrobić mu rewanż, no bo takie jest prawo, tak? No dokładnie, to jest taka popierdółka, taki kolejny dodatek, tak? No. Znaczy, no właśnie jestem, ale nie ma opcji, żeby na konkretnego gracza, że ja stwierdzę, a zrobię ci. Możesz na znajomych iść, możesz wyszukiwać ludzi podobnych poziomem, podobnych nie, ale w sensie twoim... nie, moi znajomi z PSN-u. Tak, jest coś takiego. O, no to fajnie. Marzec, a cieszy. Ale powiem, jestem. Są inne emocje i fajnie się gra, tak? Bardziej się zaczynacie skradać w tym momencie, tak? Taki prawdziwy Metal Gear się z tego robi, no, tutaj jak w dwójce byliście na platformach. Powiem ci, że tak, ja nie pamiętałem o tej opcji. Gdzieś tam wiedziałem, że ona ma być, ale jakoś nie myślałem o tym. I w momencie, jak zacząłem tą bazę rozbudowywać, pierwsze jakieś tam stawiać, no kolejne jej elementy, to stwierdziłem i napisałem zresztą to wtedy do ciebie, dlaczego ona jest kurwa taka wielka, że po prostu tam z głównego członu na środku do jakiejś tam powiedzmy nie wiem, tam jest 8 powiedzmy, czy tam 6 dookoła platform, tak? I na tą platformę prowadzi most, który ma długość kilometra i głupim jeepem jedziesz tam, wiesz, 45 sekund albo minutę, nie? No tak, no bo to jest twoja baza z gry na single player, a drugą bazę
tą właściwą do online robisz na innym, powiedzmy, punkcie, tak? To są dwie inne rozdzielne bazy. To nikt ci do twojej bazy z gry na pojedynczego gracza. Ta druga też będzie tak samo duża, czy będzie mniejsza? Nie, będziesz ją od podstaw rozbudowywać. Możesz ją zrobić tak samo dużą, ale zaczynasz właśnie od malutkiego. Ja rozumiem, ale ogólnie mi chodzi o to, że ona będzie wielkością, powiedzmy, rozbudowaniu. Tak. Też będą takie odległości, bo wcześniej ja się cały czas spodziewałem, że ta baza będzie bardzo przypominała tego całego jakiegoś tam Octoshella z dwójki, nie? I w zasadzie cały czas myślałem, że to będzie coś takiej wielkości, a to się okazało, że to jedna platforma jest, wiesz, podobnej wielkości, a mam dookoła na 5 km kwadratowych rozbudowaną bazę. I kurczę, biorąc pod uwagę, że to skradanie ma być po takim obszarze, to tam naprawdę chyba... Znaczy nie. Ty podczas desantu na bazę wybierasz sobie konkretny moduł, który ty chcesz po prostu najechać i w zależności od wybranego modułu to po prostu różni się od możliwości zebrania tych zasobów. No tak, no bo te moduły są inaczej przekonstruowane. Ale to co, no to dokładnie. Nie mogę na inny moduł wtedy wykurwić? Nie, no jeżeli gościu ma zbudowany, to możesz sobie wybrać, ale jeżeli wejdziesz na misję, na konkretny moduł, to nie możesz powędrować do tego obok, tak? Musisz wyjść, od nowa znaleźć grę i wybrać ten inny moduł. Aha. No dobra, no to będzie trzeba jeszcze powiedzieć. A kiedy to chyba trzeba tam zbudować ten Forward Operation Base, coś takiego? Tak, w 25 misji to się bodajże odbywa. No dobra, kiedy się tam pobawię. No dobra, kończmy tego Metal Geara. Dobra, więc powiem wam, chłopaki, że przez prawie półtorej godziny nie wiedziałem kompletnie, o co wam chodzi, ale mam nadzieję, że osoby, które grają w ten tytuł, będą się dobrze bawiły przy tym odcinku. Słuchajcie, jeszcze na MGS myślę, że możemy spokojnie polecić. Mówię, ja kiedyś w to zagram. Na razie mam gry sportowe, które teraz wychodzą w hurtowych ilościach, więc je ogram. Słuchajcie, na zakończenie odcinka w sumie, bo już bym chciał to zakończyć, jutro są targi w Tokio, TGS 2015 i Sony ma rzucić nowymi tytułami. I teraz tak, mówi się o różnych projektach. Jutro będziemy wiedzieli. Z pewnością, kiedy słuchacze słuchacie tego odcinka, już z pewnością wiecie, co to są za tytuły. Więc mówi się o Ni no Kuni 2, mówi się o szóstej Yakuzie, mówi się o Gravity Rush 2 na PS4, mówi się również o Gran Turismo 7 i The Last of Us 2. Czy myślicie, że któryś z tych tytułów zostanie jutro zapowiedziany? The Last of Us 2 raczej się nie pojawi, bo... A ja właśnie na to najbardziej liczyłem, że właśnie się pojawi. Bo chyba by troszeczkę sobie, no fakt faktem, że tam może parę tych teamów deweloperskich robić na naraz różne gry, ale oczywiście. No oni chyba teraz nie zniszczą sobie hype'u, który robią na Uncharted 4, wstawiając The Last of Us 2. Myślę, że to jest A słyszeliście, co na Naughty Dog wyskoczyło, że tak, oni chcieliby Half-Life'a chcieliby tak, zrobić. No, niech próbują. Ni no Kuni 2 myślę, że się pokaże. Chętnie bym w to powiem wam, że chętnie tak. bym zagrał. To naprawdę bym chętnie zagrał. Ja grałem w pierwszą część i naprawdę bardzo specyficzna tak. i urocza gra. Ich dwójkę bym z chęcią pograł. I co ty tam jeszcze mówiłeś? Gran Turismo 7, tak? Gran Turismo 7, no. Znaczy Gran Turismo 7 raczej chyba nie będzie lepsze niż Forza. Chociaż ta szóstka... z tego co widzę, to bez szału. Jest dobra, ale bez szału. Tomku, czy kupujesz Forzę? Chciałbym kupić, ale troszeczkę funduszów teraz mi brakuje, ale jeżeli chodzi o wyścigi, to powiedziałem kiedyś, że to chyba będą pierwsze wyścigi, które kupię na premierę. No niestety nie kupię, ale bardzo bym chciał, bo kurczę, bardzo mi się ta Forza spodobała. Ogólnie ja bardzo lubię Forzę, to jeszcze od czasów pierwszego Xboxa, gdzie już Forza pokazała wyższość nad Gran Turismo w tamtym okresie. To była chyba Gran Turismo 3 bądź 4, już nie pamiętam dokładnie. Więc ja bardzo lubię Forzę i kurczę, przy tej nowej Forzie naprawdę fajnie się bawiłem, tak? Możesz powiedzieć, że przy szóstej części. Dobra. Słuchajcie, bo jeszcze coś. Czy może się pojawić nowy Devil May Cry? Czy może się pojawić nowy Resident Evil? Wydaje mi się, że pokażą Tekena 7, no bo z tego co wiem, to i tak wychodzi. I najważniejsze, czy dostaniemy w końcu datę The Last Guardian? Bo ta data już powinna się pojawić. Wiemy, że gra już na pewno będzie. I wydaje mi się, że mogą jutro
podać datę The Last Guardian. W sumie w ten tytuł cały czas bym chciał zagrać. No niech pokażą tą datę, niech pokażą gry, znowu się niech zacznie coś dziać, bo już i taka przerwa, pustka jest pomiędzy E3, pomiędzy tymi Gamescomami, to muszą no dobra, ale jest, będzie w co grać, chłopaki, kurde, tyle premier się zbliża. Ja nie mam czasu na te gry, ale... No to akurat wszystkiego tego dowiemy się jutro. Słuchajcie, chłopaki, kończymy ten odcinek. Wyszedł nam odcinek o MGS-ie i w sumie taki miał być. Ja dużo nie mówiłem, ale akurat dzisiaj odpoczywałem. Więc a teraz wyobraź sobie, że Tomek pomyśl, on kupi tego Metal Geara, wiesz, za 3 miesiące, my już będziemy dawno po nim i tak dalej, a wtedy ej chłopaki, kurwa, ale to jest zajebiste, chodźcie, pogadamy o tym jeszcze, weź widziałeś, co on tam robi. Ej. Ale wiecie co, najgorsze jest to, że mogłoby tak być. Autentycznie mogłoby tak być, bo ja mam wkrętki w takie rzeczy, tylko ja muszę się w to wkręcić, ja muszę w to wsiąknąć. Akurat tak, teraz jest bardzo zły termin, bo wychodzą te FIFA, wychodzą te moje wszystkie gry sportowe, to w ogóle odpada, ale faktycznie za jakieś 3 miesiące, faktycznie przy jakiejś gwiazdce, kto wie, czy po prostu sobie nie zrobię prezentu i no nie, no tego bym nie chciał, powiem wam, że tego bym nie chciał, bo chyba byśmy, nie wiem, musieli porozmawiać jeszcze raz na ten temat, no co. No, ale widziałbym to, ogólnie widziałbym to, o czym Rafał mówisz. Dobra, słuchajcie, kończymy pomału ten odcinek, 42 odcinek podcastu Bezimienny. Słuchajcie, powoli dobiega końca, standardowo zapraszamy was na bezimienny.pl, na naszą, na naszego Facebooka, zapraszamy was na padportal.pl, gdzie znajdziecie teksty, w sumie też Magdy, ostatnio wrzuciliśmy Magdy tekst i oczywiście nasze odcinki. Zapraszamy was na kanały, jak słyszeliście, Rafał otwierał konsolę i to wszystko możecie zobaczyć w internecie. Konsolę otwierałem, na Twitcha też wrzuciłem trochę swojej rozgrywki i chyba wrzucę trochę więcej, bo teraz wreszcie umiem grać. No, więc Rafał nie ma się teraz czego wstydzić, więc odpalajcie Twitcha, wszystko macie oczywiście standardowo pod odcinkiem. No i słuchajcie, no i nie wiem, na pewno zagramy, Boże, zagramy, na pewno nagramy za 2 tygodnie, może i za tydzień, zastanowimy się jeszcze dokładnie, bo będzie dużo strasznie premier i ja być może będę chciał już pomału nadrabiać te rzeczy i myślę o gościu, ale to dowiecie się w swoim czasie, kiedy wyjdą te gry, które będę chciał po prostu z gośćmi omawiać. Tak, więc to był 42 odcinek podcastu Bezimienny, jak zwykle był zajebisty, ze mną nagrywał Rafał Radomyski. Hej, żegnam wszystkich. Był ze mną Tomek Zawadzki. No dzięki wam. I standardowo ja mówiłem za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kender, a my na pewno słyszymy się za 2 tygodnie, może za tydzień. Szukajcie informacji na Facebooku, standardowo. Trzymajcie się, dobrej nocy, cześć. Cześć.